Głowa mnie od tego boli, ja nie przesadzam, ja nie żartuję. Nie, no pewnie ja wypadam na idiotę. Pewnie to jest po prostu dobry tekst, co nie. Przepraszam, przepraszam. Obiecałem wam, że obejrzymy coś i... Obejrzymy dwa filmy. Zakatuję się na was. Okej, okay, dobra. U. Po Pierwsze, obejrzymy, dlaczego rodzina monet jest fatalna. Po drugie, obejrzymy nieśmiała obrona rodziny monet. Prostracja i Kasia Babis. Zderzenie uniwersów, tylko na kanale Prostracja 2. Chodzimy w rodzinę monet. Nie wierzę w to. Zaczynamy zgłębiać uniwersum rodziny Bitcoinów. Zapnijcie pasy. Słuchajcie, chcecie skoczyć do łazienki, chcecie złapać, chcecie wyjść do jakiegoś pokoju i pokrzyczeć przez chwilę. Ja chcę, dosłownie, jeżeli to trafiło, na Avizo TV w sensie jako. Film, bo to jest na wizytywie jako stream. To po pierwsze, bardzo dziękuję, bo dzięki Wam udało się 100 tysięcy subskrypcji tutaj osiągnąć i jesteśmy w ogóle zachwyceni. Po drugie, nie wiem, kto by bardziej pasował do takiego filmu w taki dzień, jak nie osoba, na której tak mocno pasożytujemy. Moi drodzy, przed Państwem prostracja. Nie no, wchodzimy w uniwersum rodziny monet. Ja nawet kupiłem rodzinę monet jeszcze jej nie czytałem. To jest rodzina Bitcoin. Słuchajcie, losowe zdanie z rodziny Bitcoin, ale to Mone i Odry Audrey... Mon... inaczej. <ścoughs> ale a to Mone i Odry też mam tam zaprosić? Zmarszczyłam brwi. Hayley, to ma być randka. A nie spotkanie klasowe. Super. Dobrze, jest wysoko. Dla tych, których nie było na początku tego streama, albo jeżeli to jest na zapisie, dla tych, którzy oglądają zapis, specjalne pozdrowienia. E, dzień dobry, z tej strony Pianusia i właśnie słuchacie radia, e, znaczy e, Aviso TV oglądacie, mhm. tak? No, pozdrawiam, pienis. No, dzień dobry, złodzieje i, i, i wszystkie tutaj menty e, polskie. Pozdrawiam was serdecznie. Zacznę robić watermarki na filmach, jak się nie uspokoicie. Kocham was, buzi. Z tej strony, Kamilsus i Avizo TV to mój ulubiony kanał do recenzji kebabów. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, możemy zaczynać. Hej, Miski, ostatnio na moim dla ciebie na TikToku pojawiło się bardzo dużo filmików na jeden w kółko, ten sam temat. I ja mam dużo różnych polecajek książkowych, dlatego tym tematem okazała się książka y, Weroniki Anny Marczak, Rodzina Monet. A tak naprawdę. Cała seria tych książek. I ja na początku sobie pomyślałam, to pewnie będzie jakaś historia o rodzinie malarza. Jakaś tam piąta woda po kisielu, rodzina, i tutaj ktoś sobie napisał jakby bajkę na ten temat. No cóż, nic bardziej mylnego. Ale naoglądałam się tak dużo. Ej, ale to jest w ogóle jeszcze dosłownie, oglądając ten materiał prostracji dzisiaj, oglądamy jeszcze osobę, która nie została zniszczona tymi książkami. Mi się wydaje, że dosłownie rodzina Monet to był ten cios, który sprawił, że dzisiaj. Stała się tym demonem książkowym, którym jest. Dosłownie, to była największa krzywda, jaką sobie wyrządziła, że otworzyła tą książkę. ...o tych filmików, w których z jednej strony. Tutaj jeszcze widać organizm walczy, tak? Organizm odrzuca One Pojawiali się głównie młodsi odbiorcy tej książki, którzy po prostu zachwycali się tą książką. No skakali z radości, że wychodzi jej nowa część. Do tego stopnia to się stało popularne, że były w ogóle spotkania z tą autorką na jakichś targach książki na stadionie narodowym. Że gdzieś w Warszawie postawili taką budkę, która miała być pokojem głównej bohaterki i tam można było sobie wejść, zdjęcia porobić. No, szał, absolutny, w ogóle. To ja ładny. nie widziałem, że to aż taką skalę miało. A wszyscy zaczęli to czytać. No a potem wyświetlały mi się te TikToki takich troszeczkę starszych odbiorców, którzy tę książkę troszeczkę inaczej opisywali i troszeczkę bardziej na nią narzekali. Ja wiem, dlaczego ta książka ma taką ogromną popularność i ja to jak najbardziej rozumiem, ale no nie uważam, że to jest pozycja, którą warto czytać. I jeszcze jedno, fikcja fikcją, ale tych braci nie powinno się romantyzować, ani ich relacji z Hayley, bo to jest po prostu niezdrowe. No i jako, że e, rabini byli tak bardzo podzieleni, to co pomyślałam sobie... Przeczytałam tę książkę. Przeczytałam pierwszą część, no bo kurwa, bez przesady. przesady. Przeczytałam y, Rodzina Monet, Skarb. I ja czytałam A Mon czy prostracja kiedykolwiek przeczytała dalsze? Bo tych książek jest bardzo dużo. Nie, bo tak się czyta malarza, ale może powinnam czytać Rodzina Monet, tak jak wiele osób czyta na TikToku. No. Ja jestem zdania, że Rodzina Monet brzmi absolutnie memicznie i zostańmy przy tym. Mamy świeczki Rodziny Monet. Ktoś moi, na moim Instagramie nazwał to rodziną Bitcoin i myślę, że przy tym możemy zostać. Ja bym chciała podzielić ten film na dwa segmenty. Pierwszy będzie taki, że ja wam po prostu tą książkę opowiem. I jeżeli ktoś się boi spoilerów, trochę ciężko mi sobie wyobrazić takich ludzi, bo jeżeli ktoś to ogląda, to albo już przeczytał tą książkę jest ciekawy, co mam do powiedzenia, albo raczej nie zamierza tego czytać. No ale jeżeli ktoś się boi spoilerów, to niech sobie tam przewiję do połowy, do tej minuty. Tam już nie będziemy spoilerować. No więc o czym jest... O czym to jest? Jak widzicie sobie, troszeczkę zrobiłam. To jest dziwne, bo ja to pewnie przeczytam dopiero po tym. Ale myślę, że dużo osób jednak czyta te książki, które najpierw widzi w serii prostracji i myśli sobie: Boże, to jest tak złe, muszę. Bo... Układek. To są zakładki na wszystkie głupoty, które w tej książce zostały powiedziane, bo nie będę ukrywać, mój stosunek jest dość negatywny do tej lektury. Bohaterką książki jest Hailey Monet, która na początku książki ma 14 lat. Na przestrzeni pierwszej półtorej strony dowiadujemy się od niej, bo ona to jakby opowiada, to jest z pierwszej osoby pisane, że mieszkała ze swoją matką jak widzę, że słowo 14 jest podkreślone, to zaczynam się obawiać, co będzie w tej książce. Babcią, które bardzo kochała, ale obie te kobiety zginęły w wypadku samochodowym i co teraz będzie z nią? I to jest pierwszy półtorej strony. Bez żadnego rozwodzenia się na ten temat, że tragedia jakaś czy coś. Półtorej strony na na ch drążyć temat. No i przyszła jakaś tam opieka społeczna, ale nagle Deus Ex Machina pojawiła się informacja, że ta dziewczynka ma pięciu braci w Stanach Zjednoczonych i u nich będzie mieszkać. No i ja sobie pomyślałam, o taki proces adop... Który z nich się nazywa Vincent Money to na pewno jest trudne i skomplikowane, i w ogóle to nie jest. Przepraszam, ale imię Vincent to jest dla mnie chyba największy red flag. Musisz być coachem podrywu, po prostu musisz być coachem podrywu, jak masz takie imię. Już jeden Vincent zepsuł reputację, reszcie. Na no, takie łatwe, żeby sobie dziecko. Nie, kurwa! Normalnie wsadzają w samolot tego dzieciaka, leci na drugi koniec świata, odbiera ją jeden z tych braci, i wszystko jest załatwione. Nie ma żadnego problemu z tym. Kylie trafia do tej ich chaty i... O Boże drogi, ta chata to psy dupami tam szczekają, taka jest bogata, tam po prostu jak... Od... To jak psy tyłkiem szczekają, to znaczy, że za dupie, to o co chodzi? To, to psy wciągają tyłkiem? Nie, co? Nie, dobra, nie. K kran odkręcasz, to tam burbon leci praktycznie. No, jakiś basen mają, siłownie, w ogóle, ja pierdziele takie to jest wielkie. Wszystko jest piękne i bogate i, i w ogóle ona została odebrana jakimś... Jeepem drogi przez tego swojego brata, bo przyjechał po nią brat na lotnisku. Pięciu braci, którzy z nią mieszkają, to uwaga wymienia. Jest to Vincent, najstarszy z braci, który jest jej prawnym opiekunem. To sformułowanie jest y, dość mocno w ogóle nadużywane w tej książce, bo jeżeli autorka jakby ostatnio napisała o nim po imieniu, no to potem napisała o nim prawny opiekun. Nie wiem, czy w prawdziwym świecie ludzie też y, w ten sposób się wypowiadają. O ludziach, z którymi mieszkają. Jest to... Dylan jest najlepszy. Polecam przeczytać Walony Dylan by America Patricion na Wattpadzie. Co? Czy Walony Dylan to jest jakaś kontynuacja książki Koń z Walony? To prawny opiekun, a nie na przykład brat, wujek albo maciek. Ale dobra, tak to tutaj działa. Drugi najstarszy jest Will, do którego simpują w ogóle wszystkie dziewczyny na TikToku. Jest Dylan, jest Shane i Tony. Shane i Tony to są. Bliźniaki. No i ta Heli sobie tam przychodzi do tego domu Jezus Maria, to jest wielka hata, ja Ale to jest chata w Boże jakie to wszystko drogie, bogate... No i ten Vincent przychodzi i on tam bierze na boczek i mówi Słuchaj, bo my w tym domu mamy zasady. No i te zasady są bardzo ważne. To jest bardzo ważny punkt tej historii. Po pierwsze... Żadnych używek. No ja tak się i myślę sobie, no okej. Znaczy, no okay. tak, no ma 14 lat, to jest chyba całkiem dobra zasada. No dziewczynka 14 lat, no to jakby zaczęła jarać szlugi i pić wódkę, no to może nie byłoby to jakieś niekorzystniejsze dla jej zdrowia, więc jakby, no, tak. Ale do tego punktu jeszcze wrócimy. Po drugie, ograniczone życie towarzyskie, czytaj żadnych randek. No dziewczynka 14 lat, ale to mała w sumie jest, ale z drugiej strony no to są takie pierwsze momenty, w których gdzieś tam mózg zaczyna nadawać na takich falach, że może fajnie byłoby się z kimś spotkać. No takie kontrowersyjne może trochę. Uwaga, to mnie rozśmieszyło na maksa, że ma nie wychodzić z domu w nocy, ponieważ obiekt jest monitorowany, a no co, spuszczane są psy. I ona musi powiedzieć, jeżeli by chciała wychodzić, żeby tam, nie wiem, te psy jej nie ugryzły w dupę, cokolwiek. No, psy są spuszczane, słuchajcie. Jak widzisz. Kolejną z zasad jest to, że Vincent nie toleruje kłamstwa i braku szacunku, że cokolwiek to ma insynuować, ma przemyśleć Hailey swoje ustawienia prywatności, swoich social mediów i tego, co ona tam publikuje i w ogóle najlepiej to, by, żeby z nimi konsultowała, co ona tam wsadza. I ostatnia Zasada to, żeby nie łazić po skrzyżowaniu prywatności. Mam tylko Bookstagrama. Muszę zadać jedno pytanie. Dobra, nie, nie zadam tego Dowie, nie ma takiej aplikacji jak Bookstagram, prawda? Bo chodzi o to, że jest aplikacja Instagram i tam ludzie postują książkowy content i nazywają to Bookstagramem, ale sama aplikacja to jest Instagram, więc nie możesz mieć Bookstagrama. Możesz mieć Instagrama z Bookstagramowym contentem. Nie ma, dobrze. Wolałem się upewnić. No bo przez, jak zobaczyłem, mam tylko Bookstagrama, to się zacząłem martwić, że cały czas myślałem, że ludzie tak mówią na Instagrama i, i trochę głupio wyjdzie, że ja nie wiem, o istnieją jakieś aplikacji Bookstagram. Bo ich social mediów i tego, co ona tam publikuje i w ogóle najlepiej to by, żeby z nimi konsultowała, co ona tam... O, właśnie, 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 Magda dobrze pisze. Cytując film o Goblinach, ta książka nie słynie inteligencją, można powiedzieć, że jest głupia. No. Parafrazując, nie cytując, I właściwie. I ostatnia zasada to, żeby nie łazić po skrzydle pracowniczym. I wiesz, co oni to mają? To pewnie jakieś jedli tam. Nie. Nie, nie. Tak naprawdę w tej książce się nie dowiemy za bardzo, co tam jest, więc. Nie wiem, pewnie w następnych tomach to jest jakieś wyjaśnione, ale w tej książce się nie dowiemy. Muszę sobie włączyć wiatr. Kai sobie rozpakowuje te swoje graty tam, i potem za, 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 zaczyna szwendać się po chacie i ogląda. O, tu basen od wody nie ma, bo zimna jest i w ogóle, ale fajny basen. O, Jezu, jak to by wyglądało, jakby napuścili wody? To można by było pływać chyba, nie wiem, no jak basen z wodą, nie widziałaś nigdy. Łazi sobie tam po tej chacie, kręci się, wstaje i wchodzi do siłowni. I tam, o, siłownia, a patrzy, a tam brat Dylan ćwiczy sobie. No i on ją bardzo kulturalnie wyprasza. Wypierdol. No i ona tak się kręci, dochodzi do biblioteki z Łedzie, bo oni w tej chacie tu mają całą bibliotekę. Całą. A no, jak w pięknej bestii kojarzycie tą scenę, co bestia tak, y Bella tak, tak, zabiera. Tak. I mówi, tu, a, masz tyle książek, może. Każdy, kto w młodości czytał książki, marzył o takiej bibliotece. Czytać. No to tak właśnie to wygląda. No i ona tam włazi i sobie wybiera jakąś książkę i ją czyta. Jesteście zaintrygowani w ogóle fabułą w tym momencie? Bo my jesteśmy już na jakiejś chyba 40 stronie. Ogólnie ważnym tutaj punktem Serio? tej historii jest to, że Hailey. Lubi czytać książki. Prowadzi nawet swojego Bookstagrama. To znaczy Instagrama, na którym wrzuca jakieś swoje recenzje książek albo, nie wiem, coś. No, i tam czas trochę mija, i przychodzi do niej któryś tam z tych braci. Już nie pamiętam który, i mówi: Ej, słuchaj, bo będziemy jak. Jakby prostelacja założyła na Instagramie osobne konto bookstagramowe, to by dosłownie wysadziła zasięgowo Instagram w powietrze, co nie? To był jakiś nowy próg popularności. teraz na kolację do restauracji. A ona mówi: A ja też? A on mówi: Tak, to ty głównie, bo to nasze będzie spotkanko takie integracyjne. No i jadą do tej restauracji. Oni ci w ogóle, bracia, od ani jak wczór na otwarcie kanału. Ona założyła. Jakąś tam randomową sukienkę, co miała jedyną, co tam fitowała w miarę, i ale dalej. Cały to słuchajcie, tam ten przychodzi chłop, jak w filmach, przychodzi, bierze te kluczyki, mówi, ja zaparkuję panu samochód, i tam w ogóle ja sobie wyobraziłam, jak to czytałam, że to jest taka knajpa jak. E Księżniczkę... E, to, jest, to jest dobra nazwa, bukstracja I żabie było, że ona sobie wyobrażała swoją restaurację Tiana. No to takie coś, no nie? Że w ogóle jak sobie chcesz zamówić wodę, to możesz kredyt brać od razu. No ale o ich stać, bo oni są bogaci. Jakbyście jeszcze nie zauważyli. No i tam się dzieje taka scena, że ci bracia, którzy są nieletni, to znaczy te, ta dwójka bliźniaków oraz ten Dylan, sobie piją tam alkohol. A ja myślałam, że żadnych używek w domu. Ale to chyba... Czyli to ona będzie... Ach. Ha, dobra, oni... Ona będzie tak trzymana pod wszystkimi rygorami i bracia będą ją kontrolować. Turcze działa? Więc oni sobie piją alkohol, a Hailey może sobie na to. Też nie dobrze, do że oni piją ten alkohol. Ale... Pierdu, pierdu, nic się nie dzieje ciekawego. Ja wam będę Widzę, tylko jak sobie jeszcze moment momenty opowiadać, bo to nie ma co też się rozwodzić nad tym, jak ona kuka bączki kręci w swoim pokoju. Jest tam scena następna, pierdu, pierdu. Ona tam w tym pokoju siedzi, przeczytała tą książkę pierwszą i myśli, kurwa, albo bym przeczytała drugi tom. I łazi tam kręci, szuka tej książki Ktoś jej w końcu mówi, że e, idź do Toniego, do pokoju. On to chyba czytał, on chyba ma ten ten drugi tam. No to ona tam idzie i mówi: Siema, masz tę książkę, może? A on jej mówi: No nie, może mam sp spójrz sobie na półce? I ona tam otwiera tą półkę. Jezus Maria, tam pistolet leży. Boże, co on robi? To jest dziecko, jakieś 17-letnie. Czemu on ma pistolet? E, no, mówi, że to na strzelnicę i że to w ogóle kolegi. No nie, wiem, jak matka szlugi znajduje. Chyba nie można. Jak ktoś ma pozwolenie na broń? chodzi na przykład na strzelnicę, to ostatnia rzecz, jaką ten człowiek może zrobić, to jest, wydaje mi się, pożyczyć komuś swoją broń. Takie rzeczy są trzymane w szafce na klucz. Do nich nie może być luźnego dostępu. To też zawsze mówisz, że przechowujesz dam y, Rafałowi, ale no tak, tak to się skończyło i on mówi, tylko nie mów to że ja to mam, a ona mówi, dobrze, nie powiem. Spoiler, powie przy najbliższej możliwej okazji. No, ale ona sobie tam ten zlękła się cała, zatrzęsła, że Boże, w domu, co ja teraz pośnę? A bo ona w ogóle z Wielkiej Brytanii jest, to tak, tylko tak mówię. Bo to chyba nie A było Ameryka, skończyzn. dobra, racja, nie no Ameryka, ona... tak. To w plecaku szkolnym niektórzy. Okej, okay, dobra, może nie idźmy w stronę takich żartów. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W sensie, no, mają luźne podejście do tego, jak przechowują. Siedzi w tym pokoju racja. i patrzy na telefonie. Pozwolenie na broń Pensylwania. No i tam się czyta, i w sumie nie wiem, co ona tam wyczytuje. No i potem tam jest kolejna, kolejna scena. Ona tam chyba śniadanie, żre, czy coś. I ten Vincent do niej podchodzi i mówi, że słuchaj, na podstawie. Wszyscy jesteśmy podłączeni do tego samego Wi-Fi. Na podstawie kupa kukisów wyskoczyło mi... Na moim urządzeniu to, co na ty na twoim urządzeniu sprawdzałaś, i w ogóle o co ci chodzi, dlaczego sprawdzałaś pozwolenie na broń. No i on. To, to chyba by działało tak pod warunkiem, żeby byli wszyscy zalogowani na jednym koncie Google. Reklama może by tak wyskoczyła. Może, ale raczej by jej nie wyskoczyło nawzajem swoje historie wyszukiwań. Ona po prostu wspała tego toniego, jakoś tam się za bardzo nie szczypała z tym. No to takie coś się zdarzyło. Takie emocje się tutaj w ogóle wow. Potem Heidi jedzie do szkoły, ale nie jedzie autobusem jak ty, ku. W biedachu. Tylko a tylko aktualny link? W, proszę W tym Lamborghini chyba jedzie Albo Porsche, ale chyba Lamborghini jedzie Tam z tym jednym ze swoich braci, tam ktoś pojechał Na motorze, a ktoś pojechał a nie Na monocyklu, nie no, przecież oni Nie zniżyliby się do takiego poziomu, to jest drogie wszystko No i jadą do tej szkoły I tam Hailey przychodzi I to jest w ogóle jakaś szkoła też dla bogatych dzieci I te dziewczynki wszystkie z tej szkoły W ogóle obskakują, o Boże ty jesteś tą Siostrą tych braci takich znanych Bo tu tyle na ich temat W ogóle wokół nich w tej szkole jest taka cała atmosfera, że o oh Boże tutaj jakieś ploteczki, jakieś legendy, że oni tacy, wie, a to w sporcie co są wspaniali, ale to oni to też lepiej na nich uważają. No i te wszystkie dziewczynki o Jezu, jest. No i ona tam poznaje jakieś dwie koleżanki, już nie będę wam nawet mówić jak one się nazywają, bo to jest tak nieistotne. Ona sobie siada z nimi na stołówce i przychodzi jakiś kurwa, marszal i coś do nich kurwa, doli, jakiś kolega, coś tam o jakimś projekcie i, i co się dzieje? Ci bracia go odganiają w ogóle, mu wyspa, kurwa, Ale i tam z tego stolika od dziewczyn, nie przeszkadza im. No nie wiem, przyszedł you swoją jajecznicą, no, i nie, nie mógł sięść tam, nie mógł. No i w ogóle... Czyli ona jest kompletnie odizolowana od społeczeństwa, trzymana pod re restrykcyjnymi zasadami, które nie dotyczą jej rodzeństwa i będzie tak, można powiedzieć, wychowywana przez nich w dziwnej atmosferze. Nie, ja, ja mam taką minę na zasadzie, boję się, w którą stronę to pójdzie jeszcze mam nadzieję, że tak daleko to nie pójdzie, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to pójdzie w, w dziwną stronę. To jest taki case, że Tahayi ze swoimi jakimiś kolegami, nie może rozmawiać. Żaden facet nie może z nią... Żaden kolega. Jak masz penisa, nie możesz rozmawiać z Hailey. Potem, tu mam napisane 14 punkt, Tony opiernicza Hailey za nakablowanie na niego, ale to w sumie, nie pamiętam już w jakich okolicznościach się stało, ale pamiętam, że było coś takiego, że właśnie on tam Nie, No, nadgadować na mnie, Vincentowi. Ona powiedziała musiałam, a on powiedział ch**, dupę. No i coś takiego, mija kilka dni i jest scena kolejna w szkole, że Tony się k**wa napier**la z jakimś kolegą, z jakimś chłopem na jakimś... Dwóch chłopaków zaczęło się bić. A ja znieruchomiałam, gdy w jednym z nich rozpo rozpoznałam to niego. Bić się to za dużo powiedziane. Ciosy tak naprawdę zadawał tylko mój brat, a jego ofiara nieudolnie próbowała się bronić. Z przerażeniem patrzyłam, jak jego wytatuowana ręka szarpie poszkodowanego za krawat. Powiodłam po twarzach zgromadzonych wokół osób. Nie! Ziomeczkiem się, na krwi, w nie ogóle czytasz. tam. Już Jeszcze chwilę flaki będą latały w ogóle, ten gorz zrobi się. Z książki z dziewczynką na okładce się zrobi jakiś horror w ogóle, no ale. Ja to dosłownie sprawdziłem teraz szybko, czy tam jest jakieś plus 18 z tyłu. Nie ma, nie ma. Hailey wbija w środek tej bułki mówi: Przestańcie się bić! No i przychodzi tam pani dyrektor i wszystkich rozgania po kątach, a Dylan bierze Hailey na słówko i mówi: Ty nie możesz w ogóle, czy ty się pchasz w ogóle? Ona Mówi, a ty nasz brat, jakiegoś gościa masakruje pięścią w ogóle? A weź, ty w ogóle, cię nie interesuje, to nie jest twoja sprawa. No i Heidi idzie tam do kibla. Nie. Ma... To takie bad boje, tak? Takie stereotypowe bad boje i pewno chłodny Vincent, który wszystko kontroluje i pociąga za rodzinne sznurki. w sumie po co? Tam chyba trochę smutno się zrobiło. I w tych emocjach rozwala telefon swój normalnie. Jej telefon leci, spada na ziemię i cały ekran do dupy. i ona zaczyna płakać z tego powodu i tam przeżywa. Bo ten telefon to ona w ogóle od tej mamy dostała. I co teraz będzie, jak ona powie o tym, że telefonuje? No ale co się okazuje, e, Vincent daje jej, e, isto, w istocie daje jej reprymendę, ale nie za to, że telefon rozwaliła, bo to w sumie jest dla niego nic, no bo on przecież jak papier w kiblu bierze, to to są 100 dolarówki. Ale za to, że się wtrąciła w tą bójkę. Nie Temu to niemu za to, że on tę bójkę jakby uczestniczył w niej. Nie, to jest spoko, Ale to, że ona w to wlazła pomiędzy, to to już jest niespokoj. I generalnie atmosfera jest trochę napięta, ale potem Vincent daje jej nowy telefon i wszystko jest spoko. To jest najnowszy. Tak było opisane, jakby to miał być iPhone, ale ona nie chciała chyba powiedzieć. Nie. <grytanie> Żeby na wypadek, jakby się Apple wkurzyło. iPhone pani Weronika. Ale no taki biały W niektórych badaniach jest 16 ten Plus, okay. I w ogóle jest już zadowolona, już tematu nie było, w ogóle wszystko jest to nie spoko. było od mamy, pójdę? Tak, to trochę działa a... w tej książce, że coś się dzieje, takiego. Krzywego, jest jakaś e, niefajna. Akcja, Massimo ale... Monet, rodzina Massimo Monet. <noise> Boże. Tak, jakby Vincent miał na imię Massimo. To by była największa tragedia. Potem Heidi dostaje jakiś item, albo idzie w jakieś drogie miejsce, albo coś się dzieje drogiego, i już jest wtedy. Spoko. Potem jest taka akcja, że Shane, e, z którym ona głównie jeździ do szkoły i ze szkoły, ten brat, jeden z tych bliźniaków, taki milszy bliźniak, ona z nim w kółko tam jeździ do tej szkoły i z, z powrotem, to że on ma dwa razy w tygodniu trening bokserski, a ona nie będzie wracała z innym bratem, bo ona nie lubi tych innych braci. W sensie, bo ona do tej szkoły chodzi z tym Shane'em, z tym Tonim i z tym Dylanem. Oni chodzą do szkoły. Will i Vincent to już stare chłopy są. No i ona mówi: Dobra, to jest ja, ja, ja się będę cały na czas w Góbie się jedną z czatu. You lost baby coin. <laughs> Nie! No to przecież to jest zło wcielone. Massimo Monet. Are you lost, baby coin? Jest to, co robię zazwyczaj. Włóczę się albo po domu, albo po szkole, gdzieś się włóczę. No i sobie idzie tam do biblioteki. No bo gdzie może iść dziewczyna, która tak bardzo lubi czytać książki? Jej jedyną cechą jest to, że ona lubi czytać książki. Więc gdzie mogła pójść? Gdzie ją wywiało? Do biblioteki ją wywiało. No i tam sam siedzi, wali konia i przychodzi. W <laughs> mordzie mi zasło. Przychodzi chłop. Jakiś. Obcy. I mówi siema, a ona mówi siema. I ten chłop się nazywa Jason i słuchajcie na jaki tekst ją... Nie wyrywa, ale jakim tekstem do niej zagaduje. To ty ostatnio dostałaś na jednej lekcji aż trzy plusy za aktywność, prawda? Tak to ja! <głosy> <głosy> tak sobie to wyobrażam. <noise> da? I, I ta kobieta próbuje mi wymówić, że to nie jest książka dla dzieci. Kto normalny w wieku powyżej 10 lat w ten sposób zagaduje do obcego człowieka? Minecraftowi youtuberze. Ale nie miał być normalny, miał być normalny, sorry. Odpowiem wam, nikt. I On tam mówi, przyładzi ten Jason i mówi: Słuchaj, bo ja z francuskiego nie domagam, a ona mówi, a ja z francuskiego jestem dobra. No i ona będzie go uczyła tego francuskiego. To się ona na początku nie nie mogę, nie mogę. Ale w końcu się zgadza, więc to nieważne. Potem jesteśmy w domu, jest jakaś tam noc, chyba ona idzie po wodę i mija na korytarzu Tony'ego całego we krwi, jakąś poszarpaną, miał bluzkę w ogóle. I myślicie, że coś z tego wynika, że to jakaś tajemnica będzie. Nie, gówno z tego. Wynika, bo ten wątek już nigdy do nas nie powróci, więc. Ale tu się zadziało i może jest istotne. Może w 27. części sagi dowiemy się, dlaczego Tony wtedy miał zakrwawione rękawy. Potem tam znowu jesteśmy w szkole i Hailey tak nie miała w sumie, z kim się podzielić, z tym, że ci bracia, tacy są dziwni, więc opowiada temu Jasonowi i tam obczajają na jego telefonie ich w internecie. No przecież, ona na swoim sprawdzi, no to na podstawie cookiesów wszystko wyjdzie. Ale, ale na jego telefonie nie. Z tak, ciekawego... z, tego, z tej samej sieci. Nie, 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 nie dopowiedziałam. Nie do, doprowadza do żadnych konkluzji. Natomiast doprowadza do tego, że Shane przyłazi okay, i robi, cztamy. A wy... Wystarczyło, żebym spojrzała jeszcze wyżej, a dostrzegłam Shane'a który stał jakieś 3 metry dalej i wpatrywał się prosto w nas. Natychmiast oddałam telefon jego właścicielowi i zaczęłam niezdarnie się podnosić, zapominając w jednej chwili o zdjęciu ojca, które tak bardzo mnie poruszyło. Shane! Zawołałam piskliwie, przełykając jednocześnie ślinę. Już po treningu? Mordercze spojrzenie, jakim mój brat częstował Jasona, przeniosło się na mnie. Zwichnęłam nad garstek. Jedną ze swoich dłoni i za... <gryw> Jedną ze swoich dłoni zaciskał wściekle w pięści, a drugą rzeczywiście owiniętą miał bandażem. Włosy miał rozczochrane i wilgotne, pewnie jeszcze mokre od potu. Czemu to brzmi tak bardzo jak ładpad? Swoją czarną, jesienną kurtkę zarzucił na sportowy strój. O, to nic poważnego, prawda? Co ty do cholery wyprawiasz? Zapytał. Um... Pomagałam Jasonowi z francuskim, wyjaśniałam o wiele zbyt szybko, żeby zabrzmieć wiarygodnie. Z francuskim, co? Stein skrzywił się, a jego nadwyrężona dłoń drgnęła. Wiem, ja wiem, co sobie myślisz, ale to naprawdę nauka. Słowo! To brzmi jak łotr, najgorszy! <laughs> Czytał Dominik Boss. Wy tu robicie we dwójkę w ogóle? Co jest? A Jason mówi: A bo ja się uczę z nią francuskiego, główna się uczysz. spadaj dalej, ziomek, nie będziesz siedział z moją siostrą. No i tak oni to odganiają. Od tych wszystkich yy, potencjalnych adoratorów, tudzież kolegów po prostu od swojej siostry. Bardzo to jest fajne. Też chciałabym mieć takie rodzeństwo, które sprawia, że nie mogę mieć żadnych znajomych. No i potem w ogóle w domu są dymy, w związku z tym, że ona tam z tym kolegą się spotkała. Spotykała. To jest dosłownie pad, pad, to jest dosłownie ta strona. Bo tam Shane wszystkim sp tak. sprzedał to oczywiście, bo tutaj każdy w ogóle jeden to jest najlepszy kabel bezprzewodowy w domu. No i, i co się dzieje? I tam te jezu, ty nie powinnaś, bla, 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 I atmosfera się zagęszcza i słuchajcie, co na koniec tej kłótni mówi Shane do Heili. Ja wiem, że Vince potrafi być straszny, mnie też. Nie martw się Heili. Odezwał się gładząc kciukiem rączkę srebrnego widelca. Ja wiem, że Vince potrafi być straszny. Mnie też czasem przeraża. Poważnie, ale on taki dla ciebie jest, bo zależy mu na twoim bezpieczeństwie. Zamilkł na chwilę, po czym dodał ciszej: Nam wszystkim na nim zależy. Zrób to zrozumieć. Czasem przeraża, poważnie, ale on taki dla ciebie jest, bo Bad, zależy on na twoim no. bezpieczeństwie. Nam wszystkim na nim zależy. Spróbuj to zrozumieć. Jakby sam doniosłeś na nią, sam doniosłeś na nią, że ona z tym ziomeczkiem się widziała, a teraz jesteś like, no bo to po pierwsze Vince jest y, ten, coś jest z nim nie tak, a po drugie y, to my tylko chcemy dobrze dla ciebie. Co to jest w ogóle nie. za pranie mózgu jakieś? Hot and cold. No i potem oni nie mogą się spotykać z tym Jasonem, w sensie Hailey i Jason. I spotykają się po mnie w kiblu się spotykają i tam siedzą i gadają o pierdołach. A dlaczego w Kiblu? Bo to jest kibel, który jest mało uczęszczany, a Jay. Gdybym miał wskazywać na kogoś palcem, to bardziej przegięł Tony. Tony? Co Tony ci zrobił? Jeszcze nic, ale zaczepił mnie dziś rano i powiedział, że jak znowu się do ciebie odezwę, albo nawet na ciebie spojrzę, to coś mi złamie. Szczękę najprawdopodobniej, ale jak będzie w dobrym humorze, to pozwoli mi wybrać. <laughs> Serce mi złam, Tony! Serce! I Tony groził, nie wiem co nie czym, ale prawdopodobnie, po, prawdopodobnie pobiciem, bo jak już zauważyłem, Żyliśmy, jest jedna rzecz, w której dobry jest Toni, i jest to bicie ludzi. I wiecie co? Jason, to nie jest ostatni raz, kiedy on otrzyma groźbę od któregoś z braci. To jest motyw książki. <grystujesz> to się będzie tutaj działo. Potem Heidi siedzi znowu w bibliotece na chacie tym razem i znajduje w szufladzie drugą broń. Boże, drogi! Czy ten dom jest cały naszpikowany pistoletami? A być może, ale czy teraz, Boże? I to ta ten, nabierze no, to do ręki i mówi: Boże, to takie zimne, takie ciężkie. Czego ty ci się kurwa spodziewałaś po pistolecie? No i potem Heidi robi takie coś, że. Kurwa, ja muszę się dowiedzieć więcej o tych braciach. Więc bawi się w jakiegoś y, agenta 007 i tam przykrada się do tego skrzydła pracowniczego. Tam. Bo ja czemu ty nie mrugasz? Bo boję się, że jak zamknę oczy, to ich więcej nie otworzę, powiedział Dominik, siedząc w opinającej go niebieskiej koszulce na swoim skórzanym fotelu. Widzowie zaczęli się zastanawiać, co ma na myśli. Czy ciąży nad nim jakaś klątwa? Nie. To moja mroczna przeszłość nie pozwala mi zapomnieć o wizji Tonego. <noise> Przepraszam, wczuwam się. Czemu to jest wszystko pisane tak samo?! ...właśnie gdzie nie miała wchodzić, to tam się przekrada i tam się ten słucha jakiś, podsłuchuje, a tam Vincent wychodzi i tam gada z jakimś łebkiem. To ona sił, nura daje za jakąś kanapę czy za roślinkę siedzi, słucha No normalnie jak w kreskówce, no nie? I ona mnie to tam z***a i myśli... Ale mi się udało e, tutaj uniknąć konsekwencji. Tylko, że nie, bo to wszystko się zapisuje. Powiedział niebiesko oki, brunet. Aaa! <laughs> cało na kamerach i Vincent przyszedł do niej i powiedział, że ty kwa a ona powiedziała, bo mnie brzuch bolał. A on powiedział, tak, a tu mi czołg jedzie, a ona mówi, no bo ja znalazłam drugą bo nie, nie wiedziałam, co z tym zrobić. I się okazało, że to była Dylana i w sumie nic, nic, w związku z tym. Potem Jason chce spotkać się. Jason, ten chłopak ze szkoły ten od francuskiego, chce spotkać się z Hailey na randkę. Ona mówi, a ja nie mogę iść na randkę, bo moi bracia to powiedzą mi, że... Popiła mnie w ogóle i sobie z dupy wyjąłem ten pomysł. A on mówi: Słuchaj, to zrobimy tak. Te dwie koleżanki, pamiętasz, te coś z nimi się działa na stołówce? Ona tam czasem z nimi gada, ale one są nieciekawe. To ty powiesz, że idziesz się z nimi spotkać, a tak naprawdę spotkasz się ze mną. No i tak się dzieje. Oni jadą do galerii handlowej, no bo gdzie inne romantyczniejsze miejsce można znaleźć. I te koleżanki tam łażą po tej galerii, a oni idą do kina. I potem ma przyjechać matka tej jednej koleżanki i zabrać wszystkie dziewczynki na nocowanie bez Jasona, bo tam też wiadomo, że ten based on Matka o tym nie wie. No i oni sobie idą do tego kina na jakiś film i y, tam dochodzi do pierwszego pocałunku. Ale żebyś nie czuł się y, jako czytelnik chłop, trochę nielegalnie. Bliżamy się powoli do końca części przytaczenia treści, więc bardzo się boję, że zaraz oni go będą bicia, potem powiedzą, że Hej, Lee jest nasza. Czytając o tym, przystanie. że 14-latka namiętnie całuje się z jakimś typem i obściskuje w kinie, to jest zrobione to w taki sposób, że ona dosłownie dzień przed ma 15 urodzin. Tak, żeby nie było tego. Potem jest to nocowanie, i tam brat tej jednej dziewczynki, Jerry, mówi, że on to w sumie nie lubi tych braci. E, potem e, bracia Mone. W składzie sztuk 5 dowiadują się o e, tej randce Hailey i co z tym i w ogóle skąd oni to wiedzieli? Zaspoileruję wam, ponieważ Hailey ma prywatnego ochroniarza. Tak jak był ten film z Whitney Houston Bodyguard. To w ten sposób. Tylko że ten, ten chłopiec starszy od niej tam z 30 lat i nieatrakcyjny. Bo to nie on tu ma być atrakcyjny, tylko. Bracia Mona. I co się dzieje? Zgadnijcie. Wybierzcie sobie odpowiedź. Hali dostaje szlaban zrobienie wała wszystkich dookoła siebie. Odpowiedź! B. Vincent dochodzi do wniosku, że w sumie to ta zasada, że ona się nie może spotykać z kolegami, jest dość popierona i może było fajnie, by ją znieść. Odpowiedź C. Bracia monet grożą Jasonowi w szkole. Tak jak myślałam, dobrze zgadliście? Zamarłam. Tony, czy pamiętasz co mu powiedziałeś, gdy ostrzegałeś go, by nie zbliżał się do naszej siostry? Coś tam w stylu, że go połamie nie wiem dokładnie, Vince nadal patrzył na mnie. Rozumiesz o czym mówię? Hey, jest poprawny. Na odpowiedź C, ale nie tylko tym razem mu grożą, tylko y, ktoś, który z nich faktycznie spuszcza mu w. Poniedziałek już z samego rana dotarła do mnie informacja, że Jason spadł ze schodów. Trochę się podurbował i na resztę dnia został zwolniony z zajęć do domu, ale nic poważnego mu się nie stało. A, fabuła przewidziana, widzę. Nice. No bo y, czemu nie? Mówią potem, że chłopak ze schodów spadł. Tak, z tu tragedia stała. No i Heidi, jak się o tym dowiaduje, to w ogóle wykłada ze szkoły, biegnie gdzieś przed siebie, tam Zimno w tej Pensylwanii mróz ściska. Ona bez kurtki, nie? Idzie gdzieś w pis do jakiegoś miasteczka, kupuje sobie gorącą czekoladę i tam czeka na. Nie wiem co w sumie, ale odnajduje ją Vincent dzięki aplikacji szpiegowskiej w, w jej telefonie. Więc za każdym razem, kiedy Hailey gdzieś jest, że niby jej nie widać, że ci bracia jej niby nie widzą, to ją widzą tak naprawdę. Może y, oprócz tej aplikacji i tego ochroniarza jeszcze, nie wiem, chipa y, lokalizującego z GPS-em w dupę wcisnęli. Nie wiemy tego, to jest nieporuszone akurat, ale... Ja bym się zastanowiła. No i potem oni jadą samochodem. A Vincent i Hailey, on mówi, że. Bo ja muszę mieć taką aplikację, bo ty jesteś narażona na różne niebezpieczeństwa w związku z tym, jaką ja pracę wykonuję i w ogóle. No, nie chciałbym, żebyś ktoś. Dziwne, że oni po prostu pozwalają wychodzić z domu, a nie nauka zdalna, bo to w tą stronę idzie. Ktoś porwał ciebie na przykład, a ona tak siedzi i mówi: Porwał mnie, co jest grane? A on mówi: No, bo widzisz, my mamy dużo przyjaciół, ale dużo też wrogów. Potem mam zapisane, że znowu chłopaki grożą pobiciem Jasona, ale to już w sumie trochę straciłam rachubę, ale no grożą mu pobiciem. Nie wiem tym razem z jakiego powodu. Potem Dylan przeprasza Hailey za. Coś pewnie, nie pamiętam za co, ale scena yy, jest. Wtedy Dylan odchylił się tak, żeby złapać mnie za podbródek i uniósł go, zmuszając moje zapłakane oczy, by spojrzały mu w twarz. Haley, ty jesteś naszą siostrą, jesteś naszą rodziną, a my na Podlasiu rodzinę cenimy ponad wszystko. Dlatego nie możesz mieć innego chłopaka spoza naszej rodziny. Poczekamy, aż dojrzejesz. A następnie pójdziemy drogą Habsburgów. A nie, przepraszam, to nie jest napisane w oryginalnym tekście. Sory, poleciałem. Ty jesteś naszą siostrą, jesteś naszą rodziną, a my rodzinę cenimy ponad wszystko. Nie jestem jedną z was. Dylan zacisnął dłoń na moim barku. Marszczył też brwi, a jego ciemne oczy były poważne jak nigdy. Jasne, że jesteś. To tak w ogóle będzie taki bardzo poważny opis, no nie, że tak wchodzimy w szczegóła, a potem takie, E, jasne, że jesteś. Oki to pa! Oki to vibe. Zawsze będę tą, która dołączyła do was po kilku. Latach. Nigdy nie będę miała z wami takiej relacji, jaką wy macie ze sobą. Główno prawda, dziewczynko. Zginęłaś nam na chwilę. No i co? Wielkie mi rzeczy. Już się znalazłaś, więc jest dobrze. Oto na moich policzkach nie miał końca. Kręciłam głową i czułam, jak wypłakuje wszystkie smutki. Jestem jak obca, jesteś jak skarb. Yes. Istotna o tyle, że on potem nagle jest miły dla niej i nazywa ją tytułowym skarbem. Także pranie mózgu jest tutaj uskuteczniane z bardzo dużą intensywnością. Najpierw, wtedy tak wiecie, push and pull, taktyka manipulacji. Najpierw, o i w dupę, wy... z mojej siłowni, w ogóle, to ty jesteś, przeszkadzasz mi, a potem mówisz, że ty jesteś w sumie skarbem i się o ciebie troszczymy. I tak robisz ten mętlik w głowie człowiekowi. No i tak to się... Jeśli już jesteśmy przy literaturze różnego poziomu, Dominik i macie swoje ulubione książki. Warte przeczytania? Miłego ulubione. wieczoru wszystkim. Czy mam coś takiego jak ulubiona książka? Na różnych etapach życia różne mi się podobały. Nie wiem, miałem tak, tak fazę zachwytu Mistrzem i Małgorzatą. Miałem, jak byłem nastolatkiem na przykład fazę zachwytu książkami z serii Eragon. Jak jeszcze wcześniej dostałem Władcy Pierścieni i byłem zajrany. Teraz y, zupełnie na przykład nie wiem, zajarałem się jak kwantechizm, y, kwantechizm Dragana mi wpadł. Nie mogę powiedzieć, że mam jedną Jakąś taką najfaw książkę, do której zawsze wracam, bo, bo chyba nie mam. Tak to się tutaj kręci. Potem. Co się okazuje? Hailey idzie do szkoły i co widzi? Słuchajcie, nie uwierzycie? Zapnijcie pasy. Jasona widzi z jakąś... Jason, o którym właśnie mówiłam, przemierzał szkolny korytarz. Nawet na chwilę nie odklejając dłoni od talii blond włosej dziewczyny, którą nagle przyciągnął do siebie jeszcze bliżej. Ona zaczęła chichotać, gdy prawie straciła równowagę. Nie upadła niestety, bo ją podtrzymywał. Z, cizią, z jakąś babą obcą. Nie, nie wiem, wchodzi do, do szkoły. Ale no z jakąś typiarą inną niż Hailey. I Hailey... I mówi, kura, a w sumie tyle mówi. No, no nie wiem, może na przykład nie chciał umierać. Ale nie przeklina akurat w tym momencie. I no przykro jest jej, i on w ogóle płaczki są grane. I o Jezu, jak on mógł mnie tak potraktować, że w sumie sobie znalazł zaraz zastępstwo na mnie. time skip jesteśmy trochę... O, metro 2033 też mnie zachwyciło, pamiętam w pewnym momencie, chyba w gimnazjum wtedy byłem. I się strasznie zerałem pierwszą książką, ale druga już mi się mniej podobała, i przestałem na niej czytać. Dalej z jakiegoś powodu. Z powodu bracia e, Monet w składzie bliźniaki, jakąś mają bójkę w domu, zaczynają się szarpać za szmaty, i w ogóle się szarpać, i wtedy wypada to niemu z kieszeni szlug. Bo to, wiecie, nie ma żadnych używek w domu, więc tego. No. To on to jara jak w ogóle lokomotywa, więc wypada mu ten, ten szlug, i Heidi, tak w sumie, nie wiem, czy nie miała nic lepszego do roboty, ona po prostu go bierze i go chowa, tego szluga. Nie wiem po co. Ale to robi. Ona też chyba nie wie po co, bo generalnie hali rzadko wie, kiedy, jakby, po co cokolwiek robi. No i ona trzyma tego śluga i tak myśli, mam może się zajaram, może coś. Ale potem jednak się okazuje, że jest nie, jak i postanawia oddać tego, tego papierosa. I jak wsiada z Tonim do samochodu, to mu próbuje tak, wiecie, on położył tą całą paczkę i ona tak chce wsunąć tego, ten, że niby nic się nie stało. Ale okazuje się... To jest plot twist, że to nie był od zestawu szuk, że to był w ogóle z innej paczki, to tak jakbyś elemka do malboro włożyła i to w ogóle, no co, no co nie poznasz, no to normalnie widać na tym. No i, i Tony mówi, że ty durna jesteś, a Heidi mówi... Wiem, że nie mówi tak, ale ja sobie tak powiedziałam. Czytałeś Orwella? Czytałem 84 i czytałem Folwark. Czytałem komiks o historii Orwella. Co myślę? Myślę, że warto przeczytać, bo to są takie popkulturowe one -on one. W epoce, kiedy bardzo dużo ludzi odwołuje się do Orwella i to się nie zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Znajomość tekstu źródłowego, do którego odwołują się ludzie, którzy go nie znają, jest niezwykle cenną umiejętnością. A raczej wiedzą. Tak mi się przynajmniej wydaje. I co? Mówi dobra, ja nikomu nie powiem. Ale mówi i tak! Wszystkim i dymy są w domu, bo w ogóle dlaczego ona coś wspólnego ma z papierosami? A ona nawet nie zapaliła tego papierosa. No ale są dymy. E, I nikogo nie interesuje to, że dosłownie tam rok czy dwa lata starszy brat od niej kopci i ten drugi też i w sumie każdy prawie, ale to, że ona miała w ręce to narzędzie... A mordercze to już jest coś źle. A potem tam są święta, jakieś dziękczynienia, jakiś ten Boże Narodzenie, ale tam się kompletnie nic nie dzieje, żeby to było warte uwagi. Oni trochę spędzają czasu razem, rodzinnie. Dotniło, jest fajnie. ten. No a potem jest Sylwester. No, wiadomo, tak to kręci się, że masz najpierw Boże Narodzenie, a potem jest Sylwester. No i Hali zostaje zaproszona tam do tej koleżanki, i tam, co już nocowała u niej wcześniej, i tam właśnie te trzy dziewczynki zostają pod opieką tego brata, co nie lubi tego. Podobne do Orwella polecam Władca Much i Nowy Wspaniały Świat. Władca Much mnie zanudził, szczerze mówiąc. W się sensie przeczytałem, no nie, no bo klasyk, ale, ale trochę mnie zanudził. Nie wiem, czy coś mnie tam jakoś bardzo ruszyło, natomiast Nowy Wspaniały Świat mi się podobał bardziej od 84. Jerego, tego co mówił, że nie lubi braci Monet. Pamiętacie go? Kojarzycie go? Ja nie bez przyczyny go wam wspomniałam wcześniej. No to oni sam tam we czwórkę. Jest ten brat starszy i jest trójka dziewczynek małych. I ten brat, wiecie co robi? Częstuje je alkoholem! Prawdziwym z procentami! Ale Haili to jest dobra dziewczynka i ona swój wylewa. Do kwiatka chyba I ma mądra jest, bo wiecie co się okazało? Że ten Jerry to chciał naćpać te wszystkie dziewczynki I słuchajcie, typ był tak, bo tam on chciał to zrobić po to Żeby ktoś tam, z kim się kontaktował przez telefon Mógł przyjść i porwać tą Heidi nie wiem No coś zabrać ją, wy, wykręcić jej palec. Miał... Czekaj, ciekawostka. W oryginalnej wersji Księgi Ksiąg, animacji 2D, to Krzyś prawie dostał lanie od taty i w sumie to tamta ta go trochę bardziej abizuje, a Gizmo był zabawkowym robotem i Bóg go żył. Co? Gdzie mogę to znaleźć? Miał ktoś przyjść po nią, a ona miała być nieprzytomna. Ale słuchajcie, chłop był tak zdeterminowany do tego, żeby ten plan poszedł w działanie, że swoją siostrę własną naćpał. Swoją własną siostrę i tak bogu ducha winną koleżankę. No tak tak, to już wygląda świat w yy, powieści pani Weroniki Anny Marczak. Ale Heidi nie znać pana. Ciekawe, ile pieniędzy ma Weronika Anna Marczak, tak swoją drogą. W sensie, ta seria jest chyba bardzo popularna, więc Jezu, ona musi mieć imperium. O mój Boże, Netflix wykupi prawa 100%, albo już to zrobił, albo są w trakcie podpisywania jej, albo to zrobi. Nie ma opcji, że Netflix nie wykupi praw na rodzinę Monet. Milion procent, że to się stanie. Milion, moi drodzy. To jest tak, pewne, że Netflix do tego kupi prawa. Poczekajcie, co się wtedy będzie działo. A jednak, więc ona tam próbuje uciekać, ale ten Jerry ją znajduje i tam mierzy do niej z broni i mówi: Ty musisz tu zostać! i w ogóle. Ale nic się nie dzieje, bo wbija ochroniarz Hailey yy, i jakby próbuje pacyfikować tego Jerry'ego ale tu uwaga, to śmieszne akurat jest ta sytuacja, stoi ta Haili, stoi ten Jerry, mierzy do niej z pistoletu, stoi ten koła byk ochroniarz i pojawia się czwarta osoba dramatu, wbija ta koleżanka i k***... Kim baseballowym, no, tego wielkiego ochroniarza. No, ja nawet nie żartuję w tym momencie. I sytuacja już ma być bez wyjścia, i wtedy nagle z pi... się pojawiają ci bracia. Znaczy, bo ona tam dzwoniła do nich, ee, że tam dzwonił ten Will i ona mówiła: Tak, no, tak, super się bawię, bo była na musce tego Jerego. Ale no, ci bracia po prostu niczym, karetka pogotowia, e, helikopterowa, pojawiają się i od razu ten problem już znika. I pojawiają się w składzie Vincent, Will. I Dylan. No i co robią? W sensie, no tam gadają jakieś pierdoły, ale Dylan też jakby to co robi, to, to co jakby rodzina Monet jest tego słynna. Spójrzcie w dolger'u. Autorka rodziny Monet pisze nową książkę. Let's go! Uff. Tak, na wszelki wypadek, nie ma co popały dzwonić, tylko po prostu najlepiej rozwiązać tę sytuację przemocą. No i tam go tłucze tak mocno, że tam też krew, w ogóle kafle już są czerwone na zawsze. fugi to wszystko wejdzie, jak to wymyślić. Co się dzieje później? Cała rodzina znowu jedzie na wypasioną kolację, bo tam chyba Vincent ma urodziny. Na tej kolacji sobie śmieszkują i fajnie jest, ale Hai nie je swojego posiłku, co ma chyba być dla mnie, jako czytelnika, takim dzwoneczkiem, że ej, bo ona chyba będzie miała zaburzenie odżywiania. Tak to jest, tak to jest jakby na, nakreślone tutaj. I wiecie, jak pomagają jej bracia w tej laczkującej e, e, do lekkiej? Do Skrzyczą na nią i zmuszałem ją do jedzenia? 99% że tak. Bo, jakby, rozmawiają z nią, oferują jej jakieś wsparcie. Nie, kupują na nią mordy w knajpie, bo czemu nie? I potem w <laughs> Przewidywalne, to jest strasznie. W szkole też to się dzieje, bo tam jest ona w szkole i tam przychodzi na, na stołówkę i usiada obok niej ten Dylan i mówi: wpierdaj, żarcie. ona mówi: weź się odpierzch ode mnie. A on mówi: dopóki nie zjesz, to siedzę tu. Tak jej pomagają. Żeby było jej łatwiej wyjść z ewentualnych zaburzeń, to po prostu y, przystawiają jej. Y, y. Chciałam powiedzieć: pistolet do skroni, ale w tym przypadku akurat tych bohaterów, no to trochę dziwnie brzmiało w momencie, kiedy oni faktycznie mają pistolety. No, Realne. i już zbliżamy się do końca, spokojnie. Hailey e, wraca do szkoły z Tonim, bo tam Shane, Sh Dylan gdzieś tam ich wywiało. Toni i e, Hailey wracają razem motorem, a ona no to w ogóle jest przerażona, że jej to ja motorem będę jechała. A bo on tam zaprzestaje na tym motorze, już miło, no nie? Jadą sobie, jadą i w sumie to nawet jest fajnie. I wtedy się zaczyna akcja. Słuchajcie, ostatnie. Nie wiem, jakieś ostatnie 40 stron tej książki to akcja? Nawet nie, no bo to jest na ostatnich 40 stronach, ale. A to trochę taki sam schemat jak u Blanki Lipińskiej, no nie? Tam też z tego co koniec był taki cliffhanger mocny, dynam... dynamiczne wątki i tak dalej, i tak dalej, żeby tak pierdzielnęły, żeby czytelnik czekał na kolejną. Trwa jakieś 5 stron. Jest akcja wtedy, jakaś realna, coś się dzieje. No i coś się dzieje takiego, że jakieś łysy. Typ tam ich goni, Imper? strzela do nich, grozi im w ogóle i już ma strzelać, ale ten Tony o, o, o swoim ciałem własnym ochronił Hailey, no i potem zastrzelił tego łysego. I przyjeżdża karetka, i przyjeżdżają bracia, i to po sprawie jest w sumie. Tony trafia do szpitala, Hailey też, tylko że Hailey ma nogę... Złomowisko donogę. Gryźliny wpłacił 10 złotych, gratulacje to jest Złomowisko Gryźliny! Pozdrawiam serdecznie. sobie coś z nogą zrobiła, na no a Toni to tam musiał mieć operację. Ale żebyście się mocno nie martwili, to wyjdzie z tego. I Heidi. Hayley... Wraca do domu wcześniej, potem. Odgrywa... O nie, i teraz to złomowisko puści sobie jakąś reklamę, że. Złomowisko gryźliny! Poleca Dominik Boss jest. Dziękuję, złomowisko gryźliny! Ucięte. <grywa> Ale się wkopałem. tam w szpitalu i jest taka scena, że. O, bo ty braciszkiem jesteś moim, a ja twoją siostrzyczką. I słuchajcie, potem już myślicie, dobra, to już kończymy, no nie? Do brzegu, no nie? Ale nie, bo jeszcze na chwilę wracamy do szkoły i tam się okazuje, że te cizia zias surują... Po ile za kilo miedzi? Ty entuzjasta kolei. Weź tam nie rozkładaj tych torów. Jason od francuskiego. Pamiętacie Jason od francuskiego? No to miał taką, tą drugą dziewczynę i ją rzucił w pizdu. No i ona też płacze. I Hailey już jest taka wnerwiona i mówi, co to za w ogóle kawał kutasa jest. I burzy do niego na stołówce i sprzedaje mu lepę na ryj. I to jest fajne, bo wreszcie zaczyna rozwiązywać yy, problemy, problemy siłą. <laughs> tak jak powinno się. I przemocą. Przy, przy, bo potem Dylan mówi, haha, ale śmieszne. Potem jesteśmy w domu i Hailey burzy do braci za to, za jakąś absolutną pierdołę. Nie to że przez pierdolę. Jeszcze dubla im zrobiłem racja. 350 stron oni traktowali ją jak item i wtedy mogła się wkurzyć, to y, wtedy jakoś się dopiero oburza na sam koniec. Ale to nic, bo mówią jej, że słuchaj mordo polecimy do Tajlandii na wakacje. I koniec książki. Naprawdę. I jakby wszystko, wszystko się w tym momencie kończy, że nie było problemu, jakby ona się tam wp**iła, zaczęła znaczy, szczerze, przy tym, co widziałem już na kanale prostracji, bo oglądam te filmy niechronologicznie, to jest chyba jedna z lepszych książek. Naprawdę. Po tym, co ja widziałem. To nie jest źle. wpłacił 10 zł. księga, ksiąg, to adaptacja anime, w superbook 1981 i kwot, jak mi nie wierzysz. To też coś Ruela? <noise> o bo... co? NIE! Co? Boże, Księga Ksiąg naprawdę była kiedyś anime. Jak? W ogóle włosy z głowy wyrywać, pierwszy raz się odważyła cokolwiek e, tam się postawić, ale oni powiedzieli, że płakała w ogóle, przeżywała, odchorowywała to. Jezus Maria, i to był dramat, A oni powiedzieli, słuchaj, do Tajlandii lecimy i... i jest spoko. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest Także y, dzięki mnie y, i temu. Że... Ej, jak przeczytam kilka tych książek, to przypomnijcie mi, żebym zrobił tier listę. Że y, spędziłam. No to się w sumie szybko czyta, bo to jest napisane. No zaraz do tego przejdę. Spędziłam trochę czasu na przeczytaniu tej książki. Dzięki mnie nie musicie już wy czytać jej. Fabułę już znacie i sami możecie sobie ocenić, fabułę, czy was to wciąga, czy nie. Ja powiem swoim skromnym zdaniem, mnie. Nie, ale przeczytałam to na potrzeby tego filmu. I tak. Teraz... No, coś nie, nie brzmi tragicznie jak na takie książki, typu Dziwny Jank Adult. Przechodzimy do tej drugiej części filmu, czyli recenzji tej książki. Minęła recenzja. A recenzja jest taka, że sobie wypisałam punkty i to, to całe archiwum się nazywa: Coś z tą książką nie tak. I okazuje się, że bardzo dużo. Za, dobra, zanim jeszcze cokolwiek. Czy wy widzicie tą okładkę? Wait a, minute. a już zrobiła, a to sorry. Jest tak. Tania. Ta okładka jest za 5 zł i tego jednego szluga, który leżał na ziemi, tam co ona zbierała Hali. To jest okładka, którą mój Kamilek określił, no bardzo nie chciałbym być zauważony z taką książką w ręce. Ale nie oceniamy książki po okładce, ale w sumie ale to już to... możemy, bo już znamy jej treść. Okład... A te wszystkie okładki, cała ta seria ma bardzo podobne okładki, one trochę tak kopie w klej wyglądają. W ogóle, co jest napisane z tyłu? Zagubiona i odnaleziona. Jesteś jak... Skarb. To się nie podoba. Pierwsza rzecz, taka merytoryczna, do której bym się przyczepiła. Absolutnie infantylny styl pisarski. Nic dziwnego, gdyż ta książka wywodzi się z pada! 515 tysięcy wyświetleń, 7 tysięcy polubień, 131 tysięcy komentarzy. Aktualizacja rodzina Monet zostanie wydana. Premiera już 26 października. Książka jest do kupienia w przedsprzedaży na na przykład stronie Empiku. Zainteresowanych aktualizacjami na temat rodziny Monet Zapraszam na social media. Dziękuję za wasze nieskończone wsparcie. pada! dlatego ten styl pisarski taki jest utrzymany. Na przykład jest absolutnie za, za dużo używane słowo wypasione. Wypasione jest z wypasiony jest samochód, wypasiony jest, nie wiem co jeszcze, ale jest dużo wypasionych rzeczy. Książka powtarza milion razy jedną rzecz. Taką jak na przykład to, że Dylan jest hot i umięśniony. Naprawdę ten opis pojawił się. Ale X nie razy. zawsze tak w samo. W momencie... Najbardziej kolor oczu spamują tym, zawsze spamują, zawsze musi być 100 razy podkreślone, tysiąc razy, milion razy. Już zaczęłam się z tego naprawdę śmiać. Ja już rozumiem! Ten człowiek ma mięśnie! Jest przystojny. Powiedz mi coś innego! Dalej, postaci są płaskie i jednowymiarowe. Każdy ma jedną cechę, a nawet trochę nie, bo ci wszyscy bracia to można ich w sumie wrzucić do jednego wora. Zasób słów autorki jest nędzny. Ja nie mówię, że każda osoba na świecie to musi pisać jak w ogóle Adam Mickiewicz, bo nie o to chodzi. Książka może być przeznaczona. No na... nie, no niektóre osoby mogą na przykład pisać dobrze żeby być po prostu rozrywkowa i też jest spoko. Ale jednak taka składnia, poziom erudycji Autorki, no ja uważam, że jeżeli ty jesteś czytelnikiem tej książki i masz 12 lat, to twoje wypracowania na język polski w szkole są lepsze. Punkt drugi. Główna bohaterka jest durnowata, nudna i bez wyrazu. Jedyną cechą, jak już wspomniałam, Heidi Monet jest to, że ona czyta książki, że ona lubi czytać książki. Drugą cechą jest to, że ona dużo płacze. Jakby To, to jest taki panic button. Kiedy autorka nie wiedziała, co zrobić z jakąś sytuacją. Jit, Hailey płacze z tego powodu i się tam zanosi łzami. Jest durnowata i na. Popa ja mam pytanie, jedno. Czy kolejne części są gorsze? Bo tutaj naprawdę widziałem gorsze, tak? Widziałem gorsze. Po tym, co mi przeczytała, prostracja na swoich filmikach, to widziałem gorsze rzeczy. Słuchajcie tego, wklejam wam tutaj te screeny. Albo, Albo wam po, po prostu to, to przeczytam, przeczytam, bo, bo jednak, jednak, jednak mnie nosi za bardzo. bardzo. Słuchajcie tego, słuchajcie tego, bo to jest. Mocne. to sam początek. Dowiedziałam się, że Will ma 24 lata i że z rodzeństwa starszy jest tylko Vince. W nawiasie. Dopiero po chwili zorientowałam się, że to skrót od Vincenta. Ja mam z taką bohaterką się jakoś, nie wiem, utożsamiać? Ja mam jej w ogóle współczuć? Ja mam jej kibicować? Ja nie pierdzielę. Dobra, dalej, jeszcze coś miałam. Ona poznała już tego Vincenta, poznała Willa, poznała Dylana. I stoi dwóch chłopak przy kominku. W jednym domu. Tylko oni są. Jeszcze dobrze im się nie przyjrzałam, a już wiedziałam, że to muszą być moi pozostali bracia. A kto to chyba miał być? Święty Mikołaj? I wy rozumiecie, poziom rozumowania yy, tej, naszej Haili jest dość taki zadziwiająco słaby po prostu. Dalej. Trzeci punkt mojej recenzji. Gloryfikowanie toksycznych relacji rodzinnych. I to jest chyba najmocniejsza rzecz, za co ta książka jest krytykowana. Ponieważ, po pierwsze, co już na co próbowałam wam zwrócić uwagę podczas opowiadania o tej książce, podwójne standardy są tu po prostu na porządku dziennym. Na przykład. Jeśli chodzi o używki. Hailey, jak w ogóle stanie obok papierosa, to dostaje. A jest tak, że w tej książce to jest rzeczywiście przedstawiane jako pozytywna cecha tych braci, bo to jest dość ważne, a ciężko mi jest ocenić po takim skrócie. Bo jeżeli nie jest, to. Znaczy, to może być po prostu tak odbierane, może nie jest to zamysł yy, pisarki. Ja tutaj się zastanawiam po prostu, bo za moment obejrzymy nieśmiałą obronę rodziny Monet i może być tak, że bardziej będę tim Team Kasia Babis, a nie Team Prostracja. Zobaczymy, zobaczymy, zaraz się dowiemy. O pi ale jeżeli bracia sobie jarają, szlugi, piją alkohol, to jest zajebiście i spoko. Jeżeli Hailey chce się spotkać na randkę z kolegą, to w ogóle najlepiej byłoby ją zamknąć w tej... W żelaznej Dziewicy, ale jak chłopaki mówią o tym, że sobie tam jakieś dziewczyny zapraszają w miejsca różne, to jest spoko. To wtedy jest okej. Okay. Woja, może zrecenzujesz pozostałe części, a prostracja odpali streama? Moje przewidywanie na rok 2026. Dominik Boss totalnie znudził się streamowaniem i na tym etapie już po prostu tylko i wyłącznie kręci filmy, mówiąc, że ile można streamować i znowu potrzebował zmiany. Natomiast prostracja po wielu latach wyłącznie kręcenia filmów na początku gościnnie pojawia się na jakichś streamach, poznaje osoby ze środowiska streamerskiego, finalnie nieśmiało odpala swoje pierwsze streamy, widzi, jak bardzo ją to jara i przerzuca się na streamowanie. W efekcie, wiedząc, jak duży sukces przyniósł Dominikowi kanał Prostracja 2, ona odpala kanał Avizo 2 i zaczyna oglądać filmy Dominika. Sytuacja się odwraca i nagle znajdujemy się w położeniu, w którym to Dominik kręci filmy, a Prostracja ogląda na streamach i wstawia zapisy. Tak będzie. Kylie boi się swoich braci, ale potem jest... Jest to przeplecone jakby tymi treściami, że jednak oni są spoko, a w ogóle to dają jej drogie rzeczy. I, i, i są bogaci i ładni, no i, i, i czasem są mini dla niej. Więc to jest właśnie taka technika manipulacji, że uzależniasz od kogoś od siebie w taki sposób, że go trochę odpykasz, trochę przyciągasz, coś, o co ci chodzi, ale ty wygrywasz, a. Y, ale ja się w ogóle nie zdziwię, jeżeli to się okaże prawdą. Naprawdę nie żartuję, nie zdziwię się, jeżeli to się okaże prawdą. Przegrywa. I, I kolejny punkt. Z jakiegoś powodu w internecie z brata Will'a robi się jakiegoś pjatonego Jezusa Chrystusa, zbawcę Narodów. No nie jest tak, bo On jest faktycznie dla niej najmilszy teoretycznie, ale nie jest tak, bo jeżeli widzisz, że jest stosowana wobec kogoś przemoc, na przykład werbalna, albo jakaś taka uzależnianie kogoś od siebie i nic z tym nie robisz, nie reagujesz i w pewien sposób bierzesz w tym udział. To już nie tylko w pewien sposób, ale ogólnie bierzesz w tym udział. Will wcale nie zrobił niczego, żeby. Go polubiła. Poklepał ją po pleckach i powiedział do niej, że jest, nie wiem, fajna. No to tyle! Ale nie zrobił nic w kierunku tego, żeby jej sytuacja w tym domu jakkolwiek się polepszyła. Więc nie, Will to nie jest Jezus Chrystus. Kolejny punkt, który sobie zaznaczyłam, to przedmiotowe traktowanie kobiet. Kobiety w tym uniwersum. To bardzo dziwny temat, bo jeśli chodzi o Hailey, to ona jest ich kochaną siostrzyczką i w ogóle trzeba ją chronić. A też oprawić, op kiedy trzeba, żeby wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Natomiast yy, jej bracia o, swojej, o swoich kobietach opowiadają trochę w inny sposób. Na przykład jeden z nich nazwał swoją własną dziewczynę suką. Mówią o tym, że umawiają się z dziewczynami nie, na Nie, w ogóle na, jacyś tacy jedną, no. dzicy są, tak, takie wrażenie sprawiają. Fun fact, w jednej części Rodziny Monetu Odpadowej ta scena z papierosem wyglądała zupełnie inaczej. Jak dowiedzieli się, że miała tego papierosa, to kazali jej wypalić cala paczkę jeden po drugim, żeby pokazać jej, jakie to jest. Złe. <laughs> Plot twist byłby taki, gdyby wypaliła wszystkie i zapytała, gdzie jest druga paczka, bo sobie zaraz piwerko odpiera. No i co? Odpalamy patostreamy, co nie? Ma w sobie potencjał. Bracia na następnie przynieśli się na urząd... Dobra, nie kontynuujmy, ale można, można by pójść takim tropem. Że, że ogólnie jakiś styl ubioru jest właściwy osobom, które oni biorą na... Jeden raz i że jakby tak to się odbywa. Więc, żeby Hai się tak nie ubierała, żeby nie była tak potraktowana. Kto jest problemem? Kiecka czy ty, nierozwinięta małpo? Ale wiecie co? Bo jak bracia wykorzystują te dziewczyny, to to jest w ogóle. To palenie całej paczki to metoda z ludzkiego wojska. To brzmi trochę jak nadgodziny w korporacji, a nie metoda z wojska, ale okej. Okay. Cool, bo oni są tacy przystojni. A jak Jason wykorzystał tą swoją ciszę, to to już nie jest spoko. To już wtedy trzeba mu wy wy gonga na ryj. Kolejny punkt. Zbyt nudna dla dorosłych, zbyt wulgarna dla dzieci. Widzicie te okładki? Okładkę. Widzisz coś takiego w Empiku i myślisz sobie to jest książka dla osób 20 plus? No, ku... Nie, 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 nie. Jakbym miał 12 lat to już bym pewnie myślał, kurde, no to nie dla mnie. Ale potem się okazało, że mam 29, prowadzę kanał na YouTube i, i to jest, tak, i to jest właśnie dla mnie takie książki. Wiadomo, że nie. Ta okładka wygląda jakby ta książka kierowana była do dzieci w wieku wczesnej podstawówki. No. Ale jeśli dziecko w wieku wczesnej podstawówki by to czytało, to nagromadzenie wulgaryzmów na Metr kwadratowy. Ja wiem, że przecież tego nie wydało wydawnictwo niezwykłe. O co chodzi? Nie rozumiem. You and Ja. Jakieś wydawnictwo. Wydanie pierwsze w ogóle. To powstało rok temu? Czekaj, to jest takie nowe? To powstało rok temu? Ja myślałem, że to ma 5 lat co najmniej. Nie, 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 stop. Nie. Nie, 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 nie. No way. Rodzina, monet, Wikipedia. Lata wydania 26 października 2022. Okej, dobra. To jest dalej... To nie ma dwóch lat nawet? Nakład książki wyniósł ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Z kiedy to jest informacja? To jest informacja po pół roku. Po pół roku sprzedało się 100 tysięcy ponad egzemplarzy. Ile tych książek wyszło? Jakim cudem tyle książek... Co? Dobyda? Uuu? 7 części? Jak to jest możliwe? Na odpadzie było w 2019 powstało. Ja mam tyle pytań. Jakim cudem tyle książek wyszło w... Niecałe dwa lata. Ci zna jakby. Fuck off! Ale no kurde, mol. Albo piszesz dla dziecka, albo piszesz dla dorosłego, na boga. Jak, jak się ogląda Clifford, wielki czerwony pies, to nie kłopią tam co pięć słów, no nie? Natomiast jeśli chodzi o dorosłego odbiorcę, który już z, z wszelkimi kłopami sobie łatwiej poradzi, to po prostu on nie ma tego po co czytać, bo w tej książce. Nie ma żadnej intrygi, tajemnicy. Nie ma jakiegoś, czegoś do czego dążymy. Bo główna bohaterka nie ma celu. Żadnego. Nie ma nic do czego ona dąży. Ona się po prostu pląta z kąta w kąt. Tak samo sama książka. Tutaj nie ma jakiejś fabuły, za którą byśmy chcieli podążać. Te historie to jak, jakieś randomowe odcinki klanu. I szósty punkt, coś o czym też bardzo dużo osób mówi, to gloryfikowanie przemocy. Na przykład, bronienie Haili przemocy. Szczerze współczułam Shane'owi, jakby nie było stanu w mojej obronie, może i niepotrzebnie, ale i tak było to urocze i godne podziwu. Aha. To, słuchajcie, jest urocze. Albo po prostu Tony bije ludzi. Cały czas on bije ludzi. Grozi ludziom pobiciem i bije ludzi. To jest Tony Montana, który przez przypadek znalazł się w rodzinie Monet, nie wie co się dzieje, ale musiał mieć nową przykrywkę, więc zamiast tworzyć imperium białego proszku, stwierdził, że zostanie starszym bratem Hailey. Bije Jasona, bije randomowego chłopa, przychodzi cały we krwi, ale to jest spoko, bo on jest piękny przecież, no nie? I bogaty. I w ogóle to przecież nie się tylko troszczą o Say hello to my little friend będzie... Say hello to my little sister siostrę. No k***a zajebiście się troszczył o swoją siostrę napadając się z jakimś Tomkiem na, na boisku szkolnym. To była taka troska. Bracia prowadzą jakieś szemrane biznesy. Nie wiem czy to jest znowu case na szefa mafii, ale no coś w tym stylu. Mamy taki mieć vibe. Mają jakieś tam bronie w domu, jakieś rzeczy, ale w sumie po co? Ale oni są tak jak już wielokrotnie zauważyliśmy piękni, bogaci i mamy do nich simpować. Wszystkie problemy rozwiązywane są Przemocą, bo to jest najłatwiejsze. Jerry zachował się jak pała najgorsza i groził mojej siostrze bronią. Najpaść mu. Jason, moją siostrę, yy, się spotkał z nią. Najpaść mu. Kogo weźmiesz, to najpaść mu. Nigdy nie woła się. Gliny. Nigdy się glin nie woła, tylko zawsze się bije ludzi. I ostatni punkt to trochę to jest gloryfikowanie przemocy. Say hello to my little coin, tak. No ale już nie miałam tego, pod co podciągnąć. Szkodliwe podejście do zaburzeń odżywiania. Ale o tym już gadałam wcześniej, więc nie U będę wiesz. się teraz Babis podobno na filmie, będzie więcej. To samo. Powiem tak, podsumowując. Jedyną rzecz, jaką wyniosłam z tej książki, to okazyjne salwy śmiechu, które mi towarzyszyły przy w jakichś durniejszych momentach. Wkrótce, zmęczona poszukiwaniami, udałam się do kuchni, by tradycyjnie odnieść do zmywarki kubek po herbacie, To jest jakaś tradycja w niektórych domach, że się kubki po to zmywarki To? Nie rozumiem? Ona się pocałowała z tym Jasonem w kinie, w sensie on ją pocałował. I powiedział Twoje usta smakują jak słodycze. I popka... W głowach musiał zlizać je wszystkie, bo ja wyczułam. <laughs> Jedynie ślinę. <laughs> nie wiem, czy to jest aż takie ale mnie bardzo nie <laughs> słyszyło. Twoje usta smakują jak słodycze i popcorn. <laughs> Naprawdę uważam, że jest to lektura niewarta uwagi. W sensie, czy książki dla młodzieży wszystkie są złe? Nie, oczywiście, że nie. Ta! Ta jest churwa, jak nieszczęście. I yy, nie mam zamiaru czy. Te... Możemy wrócić do czasów, kiedy książkami dla młodzieży była w 99% fantastyka. Bo rozwiązało wszystkie problemy tego świata. Kolejnych tomów tego, bo już też szanujmy się. Ja już wiem i... z czym to się je, tak? I teraz ty, widzu, też wiesz, z czym to się je. I proszę wyraź swoją opinię w komentarzu, bo takiego formatu jeszcze nie robiłam takiej rozwlekłej recenzji książki, więc dajcie znać, czy w ogóle Wam się coś takiego podoba. Dajcie znać, co sądzi o dziele pani Marczak i widzimy się już w kolejnym odcinku prawdopodobnie w hotelu Paradise w niedzielę siema siema, no dobra moi drodzy, moi drodzy co to oznacza? to oznacza, że mamy jeszcze jeden film dzisiaj na liście do obejrzenia i to jest druga połowa tego, co my teraz robimy, nieśmiała obrona rodziny Monet by Kasia Babis, ma 43 minuty, ja zwariuję, jak będzie streszczenie to przewiniemy, ale wydaje mi się, że będzie po prostu rozwinięcie myśli. No dobra, dobra, słuchajcie, bo to wiecie, bo to ja po prostu jako, jako mężczyzna muszę rozstrzygnąć, która opinia jest tą lepszą. No. Muszę z rodzinę Monet. Macie, macie dwie obszerne recenzje dwóch kobiet. Ja nie zrobię żadnej pracy własnej i po prostu przyjdę i z który Musimy porozmawiać o rodzinie Monet. Rodzina monet, gloryfikacja przemocy, toksyczne relacje, toksyczne relacje chora garnitury, siłownia, gra na pianinie i zrzucenie dziecka ze schodów. To, to budzi, budzi mój, mój niepokój. niepokój. No to lecimy. Rodzina monet to literacki fenomen, który przez ostatnie dwa lata wziął polski rynek literacki szturmem, budząc przy okazji wiele kontrowersji. 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, niekończące się kolejki po autograf autora. To ciekawe, ile teraz jest sprzedanych, czy nie wiem, łącznie jest pół miliona, czy coś takiego. Sensacja medialna. A jak zwykle, kiedy coś jest popularne, niezbyt dobre, a w dodatku skierowane do nastoletnich dziewczyn, poziom oburzenia wypiło poza skalę. Moja kariera na YouTubie zaczęła się od omawiania słabych książek pisanych przez dorosłych chłopów dla nastoletnich chłopców. Wydaje się więc fair, żebym zajęła się też słabymi książkami pisanymi przez dorosłe baby dla nastoletnich dziewczyn. Ale chyba właśnie dlatego, że przerobiłam te pierwsze, miałam moc... Podoba mi się, że osoba, którą nazywacie na czacie ciocią, jest właśnie w różowych barwach, a osoba, którą nazywacie na czacie wujek, jest właśnie w niebieskich barwach. Jest najbardziej stereotypowa, jak możemy. Przeczucie, że panika moralna na wokół tych drugich jest nieco przesadzona. I muszę być z wami szczera, że już z takim przeczuciem siadałam do czytania rodziny monet. Będzie to więc tak zwana analiza z tezą. Jak większość ludzi w moim wieku dorastających na dzikim zachodzie wczesnego internetu, media, które konsumowałam w dzieciństwie, które kierowano do mnie w dzieciństwie, to był najgorszy ścieg z możliwych. Zamiast rodziny monet w dzieciństwie czytałam Achaje. Siostrzyczko, nie mogę podnieść głowy. Powiedz, siostro, powiedz. Zsikałam się. Nie <noise> mówiąc już o innych dziełach. Przy czym nie twierdzę, że z głowy innych. Happy Tree Friends. To jest Jackass, Władcy Much. Chyba to jest Jackass, nie wiem, to nie oglądałem nigdy. Tak, to jest Jackass, ale Jackassów nigdy nie oglądałem. Władcy Much i American Pie. Mocne kombo. Przy czym nie twierdzę, że wyrosłam na najlepiej funkcjonującą i przystosowaną do życia w społeczeństwie osobę, więc nie będę kłócić się ze specjalistami o to, że są to rzeczy zupełnie nieszkodliwe. Chciałabym po prostu zakwestionować skalę zaniepokojenia. A moim narzędziem do tego będzie przykład książek, które są często podawane za wzór rozwijającej wartościowej i ciepłej literatury dla młodych dziewcząt. Mówię o serii Jarzycjada Małgorzaty Musierowicz. Tom pierwszy Rodziny monet Skarb zestawię z książką Musierowicz Magdusia. Dlaczego akurat Magdusia, to opowiem potem. Czy Musierowicz... Pokażę Marczak, jak odpowiednio kształtować umysły młodego pokolenia. Jezu, Kasia, jak się przygotowała do tego? No ale w sumie wychodzi z pozycji niepopularnej opinii. Zobaczmy. Ale zanim zaczniemy, tylko krótkie ostrzeżenie, będę dzisiaj poruszać tematy związane z zaburzeniami odżywiania i przemocą domową. Jeżeli nie jesteś w dobrym miejscu mentalnie, żeby o tym teraz słuchać, to nie obrażę się, jeżeli odpuścisz sobie ten odcinek. Zacznijmy od podstaw. Język, którym pisze Marczak, jest naprawdę okropny. Zapatrzyłam się na wielki obraz wiszący na jednej ze ścian. Do namalowania go użyto chyba całej palety kolorów. Naprawdę, całej palety. Zacisnęłam szczękę, zwłaszcza gdy Jason na odchodnym dostał od mojego brata mocno z barka. Przeniosłam wzrok na wielkie okno, za którym widoczny był zielony, równo skoszony trawnik, a nieco dalej w tle drzewa. Wśród nich można było wyróżnić te zielone, iglaste, a także liściaste. Albo ignorują... Znaczy, tutaj Julka miała rację, ta autentycznie brzmi jak... Taka opowiadanie napisane w podstawówce. Z lekkie ukłucie smutku, jakim obdarzył moje wrażliwe ja, za sprawą swojej obojętności, wycofałam się z powrotem do ogrodu. Chociaż to jeszcze można próbować wytłumaczyć próbą odwzorowania egzaltowanego stylu, w jakim bohaterka prowadzi swój wewnętrzny dialog. Widać, że autorce zabrakło porządnej korekty i redakcji. Najwyraźniej podjęto decyzję o nieingerowaniu w tekst, który pierwotnie znalazł się na ładpadzie. I ta decyzja to był moim zdaniem błąd. Publikacje w druku wciąż uznaje się za pewną kulturalną nobilitację, i wielu młodym osobom może się wydawać, że skoro takim językiem pisane są prawdziwe książki, to znaczy, że tak jest poprawnie i sprawnie. Z drugiej strony, ja też czytałam dużo słabych książek w dzieciństwie, i mam wrażenie, że o ile ma się też dostęp do tych dobrych, to przez sam kontrast wciąż można się dużo nauczyć. Przejdźmy może do treści. Skarb zaczyna się jak klasyczny fanfic od pozbycia się rodziców. żeby Od kroptopa, hej! Na pierwszej stronie. Historii... Nie, nie, to też, ale pierwszą rzeczą, jeszcze przed pozbyciem się rodziców, jest zawsze wzmianka, że główna bohaterka ma na sobie kroptop. Nie wiem dlaczego. Zawsze. W stronie cała najbliższa rodzina, a Haley Monet ginie w wypadku samochodowym. Na następnej, Haley siedzi już podekscytowana w samolocie do Ameryki, gdzie ma zostać adoptowana przez piątkę swoich zaginionych, a teraz w tajemniczy sposób odnalezionych braci. Czekam w hali przylotów obok apteki. Po prostu tyle, nic więcej. Żadnego przywitania, pozdrowień czy żartu dla rozluźnienia atmosfery, nawet głupiej emotki. Hayley, ja też nie wiedziałabym jaką emotkę ci wysłać tuż po tragicznej i brutalnej śmierci całej twojej najbliższej rodziny. To jest wątek bakłażan do którego często odnoszą się krytycy, być może dlatego, że nie dotrwali do któregoś z kolejnych. Wątek żałoby jest faktycznie potraktowany komicznie, płytko na tych pierwszych stronach, ale to nie jest tak, że po tym całkiem znika. Wraca w formie flashbacków, traumy i żalu nieporadnie adresowanych przez nowych opiekunów Hayley, a to szczerze mówiąc więcej niż się po tej książce spodziewałam. Daria Molarek w Wysokich Obcasach mówi o tym tak... Te zdania mogą wzbudzić w nastolatkach lęk z powodu nagłej straty ukochanych osób, poczucie braku sprawczości i decydowania o swoim losie. Okej, okay, tak można powiedzieć o każdej historii do nastolatków, w której giną rodzice, a jest ich sporo. Czy to samo mówili o Harry Potterze, Anastazji, Batman, Tarzanie, psie, który jeździł koleją, lekturze szkolnej. Za tę traumę powinien mojemu pokoleniu do dzisiaj wypłacać rentę. Kolejna rzecz, którą zauważam czytając, to że opisy braci Hayley są często dziwnie seksualizowane. To znaczy dziwnie jak na to, że są jej braćmi. Na dodatek on tak ładnie i świeżo pachniał, a w jego ramionach poczułam stabilność i siłę. Wyczułam bowiem, że jego oczy poza ogólnym urokiem charakteryzują się też nie lada bystrością. Miał w sobie coś, co mnie zaniepokoiło. Może onieśmielała mnie jego imponująca muskulatura. Tak, tą czaszkę powinna wysłać jako emotkę jeszcze, znaczy powinien. Wypuklona przez obcisłą koszulkę. Trzeba zaznaczyć, że hej. Czemu oni zawsze w fanfikach muszą mieć obcisłe koszulki? Stop! Istnieje choć jeden fanfik, którym ktoś ma zbyt luźną koszulkę. ...i Nie dorastała ze swoimi braćmi przez większość życia nie miała pojęcia o ich istnieniu. Mają więc prawo w jej głowie zaistnieć takie myśli na temat w sumie zupełnie obcych mężczyzn. Co nie zmienia faktu, że zaczęłam się zastanawiać i mocno niepokoić w jaką stronę to idzie czy przypadkiem kontrowersje wokół tej serii nie wynikają po prostu z tego, że jest to o Mam wrażenie, że te fragmenty mają raczej karmić fantazję czytelniczek na temat braci Monet, sprawiać, żeby wybierały swojego ulubionego brata, a potem fiksować się na nim jak na k-popowym idolu. Z tego samego powodu każdy z nich dostał prosty i bardzo konkretny zestaw cech, jak lalki Monster High. Jest więc najstarszy Vincent, elegancki, bezwzględny i autorytarny, typ wyrachowanego szefa mafii. Potem jest Will, ulubieniec Hailey, który jest po prostu miły i opiekuńczy. Potem Dylan, klasyczny bad boy, trochę jak Damon z pamiętników wampirów. Ciągle jest wredny dla Hailey i udaje, że nie przejmuje się jej uczuciami. A na koniec zestaw bliźniaków Shane i Tony, z których jeden jest w porządku, a drugi to porywczy furiat. Vincent zarządza rodzinnym majątkiem i jest prawnym opiekunem Hayley. Trzech najmłodszych jest wciąż w wieku szkolnym i uczy się w tym samym liceum co ona. Oczywiście okazuje się, że bracia Monet są obrzydliwie bogaci, więc Hayley przeprowadza się do ogromnej willi. Tak, chociażby jedna taka historia by się przydała, w której główni bohaterowie nie są w jakiejś bardzo bogatej sytuacji, tylko są biedni dla odmiany. I jest złożona do szkoły luksusowymi samochodami. To jest kolejny temat, który często przewija się w krytycznych recenzjach. Rodzinie Monet zarzuca się, że uczy dziewczynki materializmu, tego, że liczy się tylko kasa, drogie ciuchy i szybkie samochody. Otóż zupełnie nie. Historia Hailey to oczywiście fantazja o zaginionej księżniczce, tak stara jak sam kopciuszek, albo i starsza. Każda z nas lubiła sobie pomarzyć o tym, że nagle ma własny pokój, urządzony dokładnie tak, jak sobie wymarzyła, albo że dostaje nagle gruby plik pieniędzy do wydania w galerii handlowej. Marczak świetnie. W... Ja marzyłem o tym, żeby Gotik 3 poszedł na moim kąpie. W pewnym momencie to było jedyne marzenie. Czuwa się w te nastoletnie fantazje, co szczególnie dobrze widać w scenie, w której Hayley przez przypadek uszkadza swój telefon i spodziewa się przez resztę rozdziału kary y, ze strony Vincenta za ten występek. Z tym, że zamiast kary dostaje od Vincenta po prostu nowy telefon. Czy to nie jest uniwersalne i niewinne marzenie? żeby nie drżeć ze strachu za każdym razem, kiedy coś nam się zepsuje. Zwłaszcza, że Hayley, tak jak Kopciuszek, nie daje się w ogóle skorumpować temu bogactwu. Nie lubi prosić o pieniądze, rzadko kupuje nowe ubrania, zakładając głównie te, z którymi przyleciała do Stanów. Często też komentuje w myślach rozrzutność braci i nie lubi, kiedy popisują się kasą. Kolejny często wymieniany problem to sami bracia Monet, którzy nie stronią od przemocy, wulgaryzmów i alkoholu. Niektórzy są często porywczy i agresywni wobec Hailey, wszyscy nadmiernie ją kontrolują, nie pozwalając na spotykanie się z chłopakami czy zakładanie zbyt krótkich sukienek. Raz, Hayley znajduje broń w pokoju jednego z braci. Dwa razy. Oho, która z pań kłamie. Ja tutaj Mansplainuję w tym momencie, że. According to prostracja, były dwa incydenty z broją. Inny zrzuca ze schodów chłopaka, z którym potajemnie się spotyka. Nie wiem, czy to was zaskoczy, ale bracia Monet to nie są grzeczni chłopcy. To są dosłownie członkowie mafii. Z tym, że to nie jest w książce w ogóle normalizowane, wręcz przeciwnie. Widzimy ich zachowanie oczami Hayley, która jest bardzo spokojną i nieśmiałą dziewczyną i ciągle próbuje kwestionować metody swoich braci, skłaniać ich do bycia lepszymi ludźmi. Hayley nie mogłaby być lepszym wzorem dla nastoletnich dziewcząt, szczerze mówiąc. W jednej scenie podnosi papieros, który wypadł z kieszeni jej brata, i sam fakt, że przez chwilę pomyślała o tym, żeby go zapalić, przeżywa potem do końca rozdziału. Czuje się tak widna nie tylko tej nikczemnej myśli, ale. I faktu, że ukradła bratu papierosa, że potajemnie wkłada mu go z powrotem do paczki. W innej scenie, kiedy brat koleżanki na imprezie sylwestrowej oferuje jej alkohol, Hayley tylko udaje, że bierze łyka, bo nie jest jeszcze przecież pełnoletnia zachowanie braci monet no tak, no to jest zdrowe podejście nakreślone akurat z jej strony nie jest normalizowane, bo to mijałoby się z celem autorki świat, w który wkracza Hayley ma być niebezpieczny, obcy, przerażający, pokazywać coś zakazanego na co czytelniczki nigdy nie zdołyby się w prawdziwym życiu i oczywiście pewnie, ona chce ich wszystkich naprawić znaczy oni chcą ją zniszczyć bardziej z tego opisu, czytając fantazjują o niebezpiecznym starszym chłopaku który dla nich byłby w stanie zrobić komuś krzywdę co nie znaczy, że taki wzór relacji wdrukuje im się w głowy. To znaczy. Niekoniecznie przez rodzinę monet, akurat. Przemoc, kontrola, dominacja to jest coś, co młode dziewczyny i tak chłoną na co dzień, czy to w prawdziwym życiu, czy przez media. Nic dziwnego, że chcą pofantazjować o świecie, w którym te przerażające aspekty męskości są tak naprawdę wyrazem troski. To jest oczywiście kłamstwo, którym karmi się nas od zarania dziejów, że przed przemocą ze strony mężczyzn może nas obronić tylko przemoc innych mężczyzn. Marczak próbuje czasem opakować to w jakiś komentarz czy refleksję. Pod koniec książki bracia Monet orientują się nawet, że tragiczna śmierć matki, a potem próba porwania, do której dochodzi, kiedy Hayley nocuje u czy naj najlepszą opcją, jeżeli kiedyś się porwę, na zrobienie mojego mansplainowania tej sytuacji, że dwie inne opinie, dwie popularne twórczynie inne opinie, czy będzie zrobienie, jeżeli to jest nieśmiała obrona rodziny Monet, a tam było, nie pamiętam jak się nazywało, ale krytyka rodziny Monet, to będzie, nie mam zdania o rodzinie Monet. Jak Jakby nazwać takie dzieło? Koleżanki, to są okoliczności, w których przydałaby się pomoc psychologa. Hayley niestety o. nie dociera do gabinetu. Wyraz ambiwalentnego stosunku wobec rodziny monet. Bęk! Mam! Bo następuje kolejna próba porwania, w której jeden z braci zostaje postrzelony, kiedy próbuje bronić ją przed kulą własnym ciałem. Ale to i tak duży krok, jak na typową ładpadową powieść. Podobnie zaskoczył mnie wątek problemów Hayley z jedzeniem. Przez większość książki straszliwie irytowało mnie to, że główna bohaterka nie kończy żadnego posiłku, który zaczyna. Większość tych A. zakładek to... O krakiem na płocie o rodzinie monet. Boże, tak, tak, Jezu, jak cudownie. O sceny, w których Hailey coś skubie, dłubie w talerzu, komentuje jak wielka jest... Zróbmy ankietę o rodzinie monet i po prostu chodzę i pytam ludzi o zdanie. I porcja, albo jak bardzo nie ma apetytu i na początku myślałam, że to jest po prostu... Change... Należy podjąć dialog o rodzinie monet, też dobre. ...typowej fanfikowej kreacji postaci... Okazuje się jednak, że książka adresuje zaburzenia odżywiania Hayley. Bracia Monet zauważają je i interweniują. Oczywiście raczej nieporadnie i jak to toksyczne chłopy, głównie przez kontrolę. Ale jest też fragment, w którym Hayley siada przed telewizorem z bratem i z wiaderkiem lodów, i kiedy ten brat zauważa, że Hayley niezbyt idzie jedzenie. To mówi, że nigdzie się nie muszą śpieszyć, nie ma żadnej presji. I... Hej, dobra, ale przeczytałem losowy, losowe zdanie z okazji oglądania filmu prostracji, więc teraz zróbmy to samo z okazji filmu Kasi. Próbowałam uciec w naukę, ale nie było to łatwe, bo nie mogłam się skupić. Z biologii zawsze dostawałam łatwe piątki. Dziś przy odpowiadaniu bardzo się zamotałam, a potem zestresowałam i prawie popłakałam przerażona, że zaczynam mieć problemy nawet ze szkołą. Pani Roberts mrugała zask... mrugała zaskoczona i poleciła mi usiąść i ochłonąć. No to tak. Mogą siedzieć tu z tym. Lodami tak długo jak Haley potrzebuje, a jak się roztopią, to będą mieli szejka. Czy to polecany przez specjalistów sposób na wspieranie bliskich z zaburzeniami odżywiania? Pewnie nie. Ale to chyba wciąż więcej niż typowa polska rodzina zrobiłaby dla córki w takiej sytuacji. Niestety. No nie, proszę... no zjedz mięsko, Mie... ale mięsko zjedz. sobie, że taka scena mogłaby przynieść jakiś rodzaj pocieszenia dziewczynie zmagającej się z podobnym problemem. Tak jak mówiłam, nie znam się specjalnie na psychologii, rozwoju i edukacji, więc jeżeli specjaliści twierdzą, że taka lektura może zaszkodzić osobom w pewnym wieku, to nie będę się kłócić. Dodanie oznaczenia dla rodziców na okładce z ostrzeżeniem o nieodpowiednich treściach nie powinno być dla wydawnictwa UNYA szczególnym problemem, a jednak nie chcą tego zrobić z jakiegoś powodu. Szkoda. Ale przejdźmy do się Musierowicz. Jerzyciada to cykl, który autorka zaczęła w 1975 roku i obiecała skończyć w 2019 po opisaniu 22 tomów. Nazwa serii pochodzi od dzielnicy Poznań. Fajne zdanie, które Hideo Kojima przytoczył w swoich felietonach, że każda dobra seria musi się na pewnym etapie skończyć. Nikt nigdy nie mówi, że najbardziej podobała mi się 15 część. I jak mnie to uderzyło, jak to przeczytałem, co nie? I moim zdaniem, kurde, to oddaje, że czasami lepiej jest postawić kropkę w jakiejś historii żeby ludzie dobrze ją wspominali jako całość. Jeżeli chodzi o uniwersum na przykład serialowe, to moim zdaniem idealnym przykładem jest Breaking Bad, które skończyło się po prostu w perfekcyjnym momencie. Jasne, potem na fali popularności dorobili jeszcze prequel, dorobili film, ale Breaking Bad idealnie postawiło kropkę. Znania i jeżyce, gdzie mieszkają główni bohaterowie Rodzina Borejków. W ciągu tych 22 tomów poznajemy chyba ze czterech. No tak, nie no, One Piece to jest Glitch w Matrixie. Tak? One, One Piece po prostu trwa. pokolenia Borejków, które na pewnym etapie wszystkie gnieżdżą się w ciasnym mieszkanku stuletniej kamienicy na ulicy Roosevelt'a. Uwielbiałam te książki w dzieciństwie, ku wielkiej radości moich rodziców i polonistek. Nie znam ich wszystkich, szczególnie tych najnowszych, ale pamiętam, że dobrze się bawiłam czytając. Podobały mi się wyraziste postaci. Przytulna atmosfera codzienności i rozterki bohaterów, z którymi mogłam się utożsamiać. Byłam też pretensjonalną nastolatką, której wydawało się, że zostanie wielką autorką. U Borejków czułam się więc jak u siebie. Mam zresztą wrażenie, że dawniej nie byli aż tak nieznośni. Wydaje mi się, że w pewnym momencie. No, mnie jest z reguły przykro, jak widzę, że robią entom część właśnie tak jak obcy, no nie, że to już która to jest część. Czy mogłoby mi się spodobać? Pewnie mogło mi się spodobać, bo to już bardziej jest jakieś uniwersum, co nie, ale czasami wolałbym, żeby się zaczęła nowa historia, po prostu. Ale no, nikt nie chce ryzykować. No. Jeżeli coś się sprzedaje, to po co ryzykować? coś zupełnie nowego, co zadziała albo nie zadziała. W głowie czy nastąpił jakiś subtelny, konserwatywny zwrot. Czy odbił się na jej książkach? Mm, tak. <grym> Za chwilę to omówimy. Na potrzeby tego porównania postanowiłam przeczytać Magdusię, wydaną w 2012 roku. I tak jest to Magdusia pisana przez M.C. Większość tytułów serii zawiera jakąś zabawną grę słowną. Za tą stoi akurat dość posrany koncept ale o tym opowiem Wam później. Dlaczego akurat Magdusia? Tak jak Skarb, opowiada o nastoletniej dziewczynce, która po śmierci członka rodziny wyjeżdża do obcego miasta. Zamieszkać w tym przypadku nie z krewnymi, tylko z przyjaciółmi rodziny. Tak jak Hayley, Magdusia zostaje więc wrzucona w obce środowisko i przeżywa różne rozterki z tym związane. Co prawda nie aż tak dramatyczne, bo nie umiera jej najbliższa rodzina, tylko pradziadek i to ze starości. Reszta bliskich po prostu wyjechała za granicę. Nie trafia też pod dach członków mafii, tylko polonistów, co nie znaczy niestety, że nie będzie jej dane również doświadczyć bullyingu i przemocy. Na potrzeby tego filmu po raz pierwszy przeczytałam Magdusię w całości, ale pamiętam, że lata temu chłonęłam już analizy na jej temat autorstwa na przykład Olgi Wrubel z fanpagea Kurzojady, albo na blogach takich jak niezatapialna armada Kolona Sawazona, albo. z... Gabi wpłacił 10 zł. Uwaga, wielki powrót Kasi, Cichopek, jako prowadzącej w programie telewizyjnym. Ale wszystko wraca. Moja mama i twój tata boję się, co to Awanturo kasy też wraca. Dobre czasy dla entuzjastów starych programów, ale właśnie to jest to jest lepsze, no nie, a propos tego. Niekontynuowanie w nieskończoność. Lepiej zobaczyć jakiś taki powrót po naprawdę długim czasie, i hej, było już trochę zapomniane uniwersum, macie coś więcej, co nie kontynuuje historii, ale dodaje kolejną, niż y, na siłę przedłużać cały czas. Wiesz, pop kulturalny. Nie zaglądałam do nich ponownie, żeby podejść do Magdusi z świeżym spojrzeniem, ale prawdopodobnie część wniosków z lektury została mi zaimplementowana w głowie już wtedy. Zacznijmy od języka. Jest oczywiście nieporównywalnie lepszy niż w rodzinie Monet. Co nie znaczy, że mnie nie denerwuje czasami. Pierwsze zdanie książki brzmi Pokazało się już kilka gwiazd, ale księżyc świecił jedynie absencją. To brzmi okay. jak jakiś, nie wiem, opis na grafice Stamblera sprzed 10 lat. Z pewnością jest to zdanie, które zachwyciłoby dwunastoletnią Kasię Babis. Przejrzyjmy się teraz samym Borejkom. Silentium Wszyscy spojrzeli na protoplastę. Moi drodzy, rzekł, odkładając uroczyście widelec, skoro mowa o patynie lat, pozwólcie starcowi na zatamowanie i dusiowego flumendi-sendi. Pozwólcie mi też na wyznanie. Czuję, że gromki śmiech i krotochwile nie są najwłaściwsze w sytuacji, kiedy Magdusia jest tu po raz pierwszy od śmierci swojego dziadka. Pradziadka, poprawiła Magda. Ach, prawda, pradziadka. Co za znamienna pomyłka freudowska, skąd mi się to wzięło? Wiem skąd, Bąknęła babcia, patrząc na niego z uwagą. Homo totis moritur, quotis... Jezu, to brzmi strasznie pretensjonalnie. <noise> Amitit suos. Postarajmy się utrzymać nastrój pewnej powagi, zasugerował dziadek, a babcia skinęła głową na znak poparcia. Na miejscu Magdusi, już w tym momencie zadzwoniłabym po kogoś, żeby natychmiast mnie stamtąd zabrać. Łusiu, Adam ma rację, jak zwykle zresztą i w pełni go popieram, oświadczył z powagą dziadek. O imitatores servum pecus umi pe pilem sepe jocum vestrimo veretum tumultus. Z pewnością staćcie na to maleńka, by tworzyć samodzielnie, nie naśladując nikogo. Pomnij, co mówi Horacy, naśladuje i małpuje tylko ten, kto jest niewolnikiem. Ergo duch wolny skłania się ku własnemu wyrazowi, gdyż duch wolny, co oczywiste, nigdy nie bywa ograniczony i ubogi. Łusia, do której zwraca się Ignacy, to jego dwunastoletnia wnuczka. Produkt doskonałego, ja rejkowego prania mózgów. Jej główna cecha osobowości to szkolne kółko literackie. Każda scena z łusią budził u mnie ciarki yy, i podejrzenie, że to nie jest tak naprawdę mała dziewczynka. A czy szczerze, yy, jakbym chciał czytać książkę, która jest napisana takim językiem, to chciał po prostu podstawy prawa dla studentów pierwszego roku. Story to brzmi okropnie pretensjonalnie, miejscami z tego, co Kasia czytała. Tylko zmontowany przez Ignacego borejkę w piwnicy Android. Dziadziu, chciałabym poznać twoją opinię. Co to znaczy tyle mnogo? Wtrąciła Łusia, zakładając książkę serwetką. To znaczy tak bardzo wiele. Dobrze odpowiedziałeś, ucieszyła się Łusia. Adam mówi to samo. Najowisza, czy ty mnie sprawdzasz? Ostrożność nie zawadzi. Zaraz, czytasz wyzwolenie? Przecież ty masz dopiero dwanaście lat. — Dwanaście i pół. Lecz cóż to ma do rzeczy? Będziemy wystawiać fragmenty Wyspiańskiego na kółku. — A które? — nie opanował się Juzinek i zarechotał rubasznie. — Juzi... Zefie, nie bądź trywialny. Fragmenty dramatu oczywiście. To jest chyba dla ciebie za trudne. Karissima, zdziwił się Dziadek. Jeździu, tego się nie da. Znaczy, nie wiem, no. Nie wiem, co by tu miał. Znaczy, ja mogę. Mo Możliwe, że wypadam po prostu na idiotę teraz, ale. Nie, no, pewnie ja wypadam na idiotę. Pewnie to jest. <laughs> pewnie to jest po prostu dobry tekst, co nie, ale. Ale strasznie mnie to męczy. Nie tak, że męczy, że o mój Boże, jakie trudne. Tylko męczy, jakby ktoś chciał się popisać każdą trudną konstrukcją, jaką jest w stanie stworzyć na jednej karcie. Miało być dla mnie za trudne, Dziadusiu, naprawdę. Poniekąd bardzo mi się podoba ta sztuka, nasz Polonista. Wiem, Boże, to mi przypomina to, jak ja mówiłem, będąc na pierwszym, drugim roku studiów. Jak byłem taki, no ogarniam. Odwołuję się do książek w swoich wypowiedziach. Brzmi nieźle, co? Brzmi tak lepiej. Spoko. W sensie spoko, ale no, można tak mówić, ale po co? Po co? Potem, potem się robisz trochę starszy i cię to zaczyna skręcać, że tak mówiłeś. No nie? Że, że tak mówienie normalnym, żywym językiem wcale nie czyni twojej wypowiedzi z automatu głupią, czy nie ją przystępną i przyjemną do słuchania. A, co ja mówię? Nasz Adam wszystko nam objaśnia. Właśnie porozdzielał nam zwrotki na grosy, to jest głotki na zwro i zwrotki na głosy. Ja mówię to. O, o, o! I program nazywałby się, by się Gatekeep versus Girlboss. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Efektownie wybrzmiały te słowa, wypowiedziane przez Łusie nastojąco, zmienionym głębokim głosem, pełnym prawdziwie aktorskiego patosu. Młoda deklamatorka urwała, sama Jestem. zaskoczona siłą swej interpretacji, a przy stole zapadła kompletna cisza. Czy to nie jest przerażająca scena? Zawsze z podziwem patrzę, jak ten młody człowiek pracuje, ciągnął dziadek. Łusiu, chyba zdajesz sobie sprawę, że on wam starannie wszczepia to, co mamy tu naprawdę pierwszorzędnego poezję. Tak, dziadziu, on mówi poniekąd to samo. I jeszcze, że język polski jest naszym skarbem i ostoją, a były czasy, kiedy on przechowywał nam ojczyznę, to znaczy język, nie Adam, i musimy o niego stale dbać, to znaczy o język. No poniekąd tak jak trzeba stale czyścić szlachetne stare srebro, żeby nie zarosło brudem. Ale to porównanie o srebrze to już ja sama wymyśliłam. Bez trudu. Przecież ona jest dosłownie wygenerowana przez AI tak. na podstawie zapisu aktywności mózgu w waszej polonii. Studentów pierwszego roku prawa. Mistki z liceum w trakcie fazy rem. Łucja nie zachowuje się, jakby miała kiedykolwiek kontakt z inną istotą ludzką. A z dziadkiem Ignacym dodatkowo się nawzajem nakręcają, regularnie przerzucając się cytatami po łacinie i recytując sonety do obiadu. Faktycznie dzisiaj już nikt nawet nie spojrzy na coś takiego, co z tym zrobimy? Nie mam pomysłu, przecież nie wyrzucimy książek. Nie wyrzucaj, ja je wezmę! zawołała ochoczo łusia. Wielkie rzeczy, że bez kolorów tam na pewno mnóstwo ciekawych rzeczy napisano. Po niemiecku albo francusku. Bez trudu można się nauczyć, powiedziała z uporem łusia. Angielski w dużym stopniu już opanowałam, poniekąd lekko poszło. Nie wytrzymam. Hey, to jest robot. Nie akceptuję żadnego innego wyjaśnienia. Od teraz będziemy ją nazywać łusiobotem. I... Znaczy, dobra, rozumiem punkt Kasi, tak? Dużo chętniej przeczytałbym Rodziny Monet. Połapałbym się za głowę, ale przynajmniej byłoby to jakkolwiek problematyczne miejscami, ale ludzkie spojrzenie na jakiekolwiek tematy istniejące i funkcjonujące w przestrzeni, tak? Tego łusiobota mam ochotę roztrzaskać na śrubki. Zmieniłaby ci się zupełnie optyka, Magdusiu. Świat nie składa się tylko z lokali sieci McDonald's, że tak powiem. Świat oferuje ci wspaniałe potrawy, wyszukane przysmaki i niezwykłe rarytasy, a niektóre rosną wprost na okolicznych drzewach, trzeba tylko chcieć po nie sięgnąć. Wiecie, co się zmieni, kiedy to zdanie zamienimy. Dusiu, mogę cię zaskoczyć, ale na pewno posmakują ci inne rzeczy, a nie tylko makuś. Dosłownie nic się nie zmieni. Dosłownie nic! Nic! To będzie to samo zdanie! Mam wrażenie, że użyłaś alego. Mamusiu, zastanowiła się Łusia. Dziadziu, czy mamusia użyła alegorii? Równie nie do zniesienia jest kuzyn Łucji, Ignacy Pałys. 16-letni wrażliwiec i nerdzik poeta, zakochany w Magdusi. Jakaś ty do mamy podobna, coraz bardziej zawołała tymczasem... Ba coraz bardziej przypominasz swoją mamę. Abi ...wpatrując się w gościa. Mówią, że bardziej podobna niż Maryśka, odrzekła Magdusia pogodnie i z chrzęstem pogryzła chipsa, bo... Powiedziała Magdusia, jedząc Chipsa. My nie jesteśmy jednojajowe. Ignaś niechcący brzdęknął nożem o talerz i zalał się krwawym rumieńcem. Co go tak zarumieniło? Słowo jednojajowe, Ignacy idź dotknąć trawy. W prawdziwej sztuce słowa, rzekł Ignaś płynnie i gorąco, sam nawet nie wiedząc, że cytuje. rywalizacji pomiędzy poezją i prozą właściwie nie ma. Niekiedy w świetnej prozie znajdziesz prawdziwą poezję, podczas gdy słabe wiersze mogą nas wcale nie wzruszać. Och, mnie nigdy żadne nie wzruszają. Jak to? M może czytasz niedobre wiersze? Nie przeżyłaś nigdy katarzis, czytając poezję? Złej poezji próbowałaś, Magdusiu, mówię ci, bo też dobra jest. No, to samo myślałem! No bo wiesz, jest taka cytrynowa poezja, to musisz spróbować, bo to je, są różne odmiany poezji, jest taka bardziej do śmiania, jest taka bardziej do chillu. Dosłownie, tak samo gadają palacze. Tylko ty jakoś zło wzięłaś, Magdusiu, przysięgam. Magdusia, jako osoba bardziej przyziemna, praktyczna, o normalnych ludzkich emocjach i odruchach, jest często obiektem subtelnych lub Mniej subtelnych zaczepek swoich gospodarzy. Nic więc dziwnego, że szczególną sympatią obdarza akurat Józka, brata Ignasia, bo Józek to z kolei bardziej typ sportowca i samca alfa niż akademika. Niestety nie traktuje przez to Magdy ani trochę lepiej, wręcz przeciwnie, ale do tego jeszcze dotrzemy. Na razie chcę Wam tylko przedstawić profil jego postaci, postaci gbura, mruka i seksisty. Jakby tego było mało, do pokoju wpadła teraz zaaferowana mama i natychmiast przez zaskoczenie przykleiła mu wąsy oraz brodę z waty. Pomalowała mu też policzki swoją czerwoną szminką i przez chwilę Józefowi zrobiło się niedobrze od tego lepkiego paskudztwa. Jak one mogą się tym smarować i to po ustach? Obwieszone o, nie, było nie, nie, w nie, nie, nie. Przepraszam. i przez chwilę Józef... Silentium opoju, odrzekła radośnie matka i posmarowała mu szminką jeszcze nos. Nie no, to jest generator losowych słów, no. Fowi zrobiło się niedobrze od tego lepkiego paskudztwa. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że takim po językiem posługują się ludzie, którzy mieszkają w gospodarstwach domowych, w których od dziesięciu pokoleń każdy jest bezrobotny. Dlatego, że jakiś pra, pra 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 dziadek był szlachcicem, który posiadał ziemię. I do tej pory utrzymują się z majątku tego szlachcica. I tak, oni, oni uprawiają taką intelektualną masturbację, mm -hmm. mówiąc do siebie w ten sposób i nie zajmując się niczym, co funkcjonuje w rzeczywistym świecie. Jak one mogą się tym smarować, i to po ustach? Obwieszone było wszelakimi fatałaszkami babskimi, a z boku wisiał na haczyku welon wraz z plastikowymi konwaliami, pełen sztucznych perełek i czegoś błyszczącego, co samo się trzęsło. Czego też te baby sobie nie włożą na głowę? Jep. Wszystko, co Józek uzna za babskie, automatycznie uważa też za oznakę słabości i głupoty. I bez żadnej kontry ze strony rodziców wpaja podobne wartości młodszemu rodzeństwu. Ziutek zrobił podkówkę i zalał się łzami torfogi. Nie beczeć mi tu, huknął Józef, zachowuj się jak facet. Nie ma w konstrukcji tej postaci żadnej ścieżki rozwoju, na której Józef mógłby się zmienić, chociaż w najmniejszym stopniu. Jego wątek skupia się głównie na relacji z koleżanką ze szkoły, której miał kupić perpetję z jego dostarczeniem, przy okazji odkrywając, że ta koleżanka jest w sumie fajna i chyba mu się podoba. Cały ten wątek prowadzi jednak do najmniej satysfakcjonującego zakończenia, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Józek podczas spędzania Sylwestra u kolegi zostaje przez przypadek zamknięty na balkonie, co niesamowicie rozśmiesza wspomnianą koleżankę Agatę. Niewinna, urocza scena, prawda? Yy, cóż, nie dla Józefa, którego kruche męskie ego już nigdy się nie mosi. Patrzył spokojnie, jak ona zanosi się bezlitosnym śmiechem, kaszląc i rehocząc na przemian. Patrzył, jak ona się łapie za brzuch i zatacza z uciechy. Patrzył na jej rozdziawione szeroko usta, wielki jak urzaby, otwór gębowy, aż wreszcie dobywszy z kieszeni swój prezent wcisnął go z niesmakiem w jej dłoń. A potem poważnie skinął głową i z godnością opuścił mieszkanie państwa dziubów, słysząc wciąż za plecami ten przerywany kaszlem, homerycki śmiech dziewczyny, płynący niewątpliwie prościutko z jej wątpi, bo duszy to ona raczej nie miała, a jeśli to całkiem malutką. Dama. Prychnął do siebie ironicznie, zbiegając po lastrykowych stopniach, a klatka schodowa odpowiedziała mu szyderczym echem. W jego kieszeni zawyła komórka i wiedział na pewno, kto dzwoni. Że taka książka jest fajna, jak chcecie się nauczyć dużo ładnych słów w krótkim czasie i się oswoić z ich słuchaniem, ale jak już to zrobicie i nie imponują wam te słowa, to zaczyna was to po prostu męczyć. Ale nie odebrał. Na tym kończy się ten wątek. Oni więcej już ze sobą nie rozmawiają. Toksyczne zachowania Juska nabierają nieco sensu, kiedy przyjrzymy się jego matce. Idzie Pałys z domu Borejko. Nie wiem, czy została napisana z taką intencją pewnie nie, ale jest po prostu okropną, przemocową osobą. Nie da się tego inaczej nazwać. Zacznijmy od jej niezdrowej obsesji na punkcie jedzenia, którą to obsesją ciągle dręczy Magdusie. Nastoletnią dziewczynę, która jest jej gościem. Pozostało po niej niewyraźne już dziś wspomnienie oraz szereg wyraźnie krytycznych uwag Idy, która konsekwentnie nazywała Magdusie Magdusią lub wręcz McDonaldusią, twierdząc, że pochłania ona wprost gargantuiczne ilości frytek i chipsów. Ponadto, twierdziła Ida, dzieweczka strzela tymi swoimi oczyskami do stanowiska. Jak słuchaliśmy o książce Barbarzyńcy z Lodowej Planety, to myślałem, że się męczę. Cofam, to było zabawne przy tym. To, to, jest, to jest dosłownie katorga. Nie wiem, jak Kasia wytrzymała, czytając całą książkę. Książkę, bo na tyle, ile znam Kasię, to wiem, że ona się załapała za głowę strasznie i się strasznie przy tym męczyła. Mnowczo zbyt wielu chłopaków w promieniu kilometra. Ona by tak zgasiła osobę, która by się spróbowała przed nią sfleksować takim językiem, na tyle, na ile ją znam. A przy tym, wobec reszty ludzkości, jest zadziwiająco mało komunikatywna. I mogłaby sobie nieco wyskubać brwi, bo potęgują meduzią grozę jej spojrzenia. Tak, tytuł książki wziął się od złośliwego przezwiska, którym. Magdę wyzywają Borejkowie ze względu na jej wagę. Witaj, frytkożerna, co za rad... Nie wierzę, że to mówię, ale błagam, wróćmy do rodziny Monet. Dość, wyglądasz tak zdrowo, najwyraźniej twój organizm jeszcze nie zaprotestował przeciwko tej fatalnej diecie. Wątroba cię nie wysiadła, a przecież nawyków żywieniowych nie zmieniła. Tak, wątroba wysiądzie dwunastoletniemu dziecku, Boże. Jezus Maria, zwariuję. widzę cię bowiem znów z buzią pełną chipsów, brawo dla wątroby a umyłaś chociaż ręce po podróży? Zakład, że nie. O frytkach możemy nie mówić, zgodziła się Magda. Ale jeśli chodzi o pradziadka, to naprawdę już prawie go nie pamiętam. Mieszkałam wtedy u niego tylko przez dwa tygodnie, a on i tak głównie czytał albo pisał. Częściej niż pradziadek widywał cię McDonald's, droga Magdusiu, wspomniała Ida. To jest ukrutne, inaczej nie jestem tego w stanie nazwać. Magdzie właśnie umarł pradziadek, a Ida, dorosła kobieta. Tak, ja się zgadzam z chatem, że to brzmi po prostu, jakby autorka sama sobie chciała coś udowodnić. No, no niestety. Mówi jej, że. Ej, wszystkiego najlepszego Freddy FNAF właśnie obchodzi dziesiąte urodziny. Z tego, co pisze Cheesy Freddy. 10 lat, Fryderyka, was niedźwiedzia. Gratuluję! No to dzisiaj kalendarzowo dzisiaj wieczorem musimy grać w FNAF 4, chyba co, na Twitchu? Bo będzie stream jak na Twitchu dzisiaj kalendarzowo. Grała się ciągle w McDonaldzie. I to nie jest napisane jak scena z horroru, z dramatu psychologicznego. Nie, to ma być urocze przekomarzanie się. Znów takie ubasa, zboczyła z tematu Ida. Mówiłam ci sto razy, że ona jest niezdrowa i że dostaniesz od niej trądziku. Przynajmniej ten pieprz mógłbyś wydłubać. Ale mrozik Jestem głodny, bo bardziej ale mrozi. No jak wilk, szykujcie mi kopiasty talerz. Tu wyjrzała z za drzwi łazienki, by zobaczyć, co jest na obiad. O, pierogi! Ucieszyła się i oczywiście dostrzegła bystrym oczkiem czyjeś ciche zabiegi wokół półmiska. Magdusiu, nie bierz dokładki, nigdy nie bierz dokładki, pamiętaj. Miło będzie poczuć wreszcie ten błogosławiony luzik w pasie. Zauważcie, że sama kazała sobie szykować kopiasty talerz, ale Magdzie żałuje dokładki. Najadłaś się? Wyraziła naganę Ida, siadając energicznie i sięgając ochoczo po łyżkę. Podczas to gdy. To jest okropne do czytania, Jezus Maria! Syn przysuwał jej wazę z rosołem. Błąd, Macdonaldusiu. Żeby utrzymać smukłą sylwetkę, nie należy się najadać. Od stołu należy wstawać z niedosytem. Pytanie najadłaś się. Jezus Maria, i to w kontekście mówienia o dziecku, które cholera rośnie. A druga sprawa Boże, dajcie ludziom mieć przyjemność z tego, jak jedzą. Jako forma nagany, czy możemy idzie dać jakiś sądowy zakaz zbliżania no. się do Magdy? Aj, czy wspominałam już, że Ida jest lekarką? Jej relacja z jedzeniem jest uderzająco patologiczna, a jednak nikt nie interweniuje, kiedy próbuje przenosić ją na swoje dzieci. Zdarza się też, że jej obsesyjne myśli o odżywianiu stają się furtką do myśli o przemocy. Blat zasypano okruchami oraz wysmarowano keczupem. Najwyraźniej ani łusia, ani juzinek nie uznali za stosowne posprzątać po sobie. Jeżeli zaś sprawczynią bałaganu była też Miss McDonaldusia, na co wskazywałaby spoczywająca na posadce patelnia z zakrzepłymi resztkami oleju oraz pokrajanych ziemniaków, to tym samym pannica wystawiła sobie najgorsze świadectwo. Jeśli zaś dała Ziutkowi na kolację to tłuste paskudztwo, to należałoby się jej niezłe manto. Do faktycznej fizycznej przemocy również dochodzi. Na przykład w scenie, kiedy Józek niczym Ania z zielonego. Rozumiem, proszę. Możemy już przejść do powiedzenia, że rodzina monet jest lepsza. Przyznaję Ci rację, rodzina monet jest lepsza od tego. wzgórza, przez przypadek upija się kremem czoko, bo nie wiedział, że jest w nim alkohol. Najowisza, zawołała jego matka z przerażeniem. Józinku, co tobie? Kręci mi się, usłyszała niewyraźne wyznanie. Tam było du dużo tego, no, alkoholu. Upiłeś się? Krzyknęła przeraźliwie Ida. Prostaku! — Kś! Skrzywił się z niesmakiem pierworodny i dodał: Ja się nie upiłem, nie drzyj się tak! Co? Ida nie zdzierżyła. W porwie ognistej furii złapała pierwszy lepszy przedmiot, słoik z musztardą sarebską. I cisnęła nim w nędznego osobnika, którego, o święta naiwności, uważała dotychczas za kochanego, dobrego, godnego szacunku chłopca bez skazy. Słoik świsnął w powietrzu koło głowy Józefa i roztrzaskał się na ścianie tuż obok. Szkło się posypało. Ja bym prędzej poszedł na spotkanie fanowskie rodziny monet z podpisywaniem książek i dobrze się bawił, niż był w stanie przeczytać tą książkę. Musztarda bryznała po wszystkim, lecz pierworodny ani drgnął. Patrzył z ciepłym uśmiechem na swe buty. Wściekłe rzucanie przedmiotami we własne dzieci również jest traktowane w książce jako komedia porażek, uroczy chaos, zabawne nieporozumienie. Nic dziwnego, że młodsze pokolenie też nie stroni w tej książce od przemocy. Ignacy i Józek wdają się raz w bójkę, w której ten drugi kończy z uszkodzonym nosem. Najmłodszym dzieciom wpaja się, że przemoc to oznaka męskości i siły. A czy jest tu ten mały Ignaś? Zaryczał i podbiegł do kuzyna kołyszącym się krokiem goryla. Jak tam, byłeś grzeczny? Nie biłeś kuzynka? Zwykle to kuzynek bija Ignasia, zauważyła z boku ciocia brysia. a sam tylko raz jeden dostał garnuszkiem. A, garnuszkiem, biłeś. Dobrze, Lelosiu, a już myślałem, że miągwa. A jedna z najbardziej obrzydliwych scen to ta, w której Magda próbuje pocałować Juska. Co? Powiedział i już nie zdążył wyrzec nic więcej, bo wtem ona wspięła się na palce i z nienacka lepko pocałowała go w same usta. Dobranoc, rzuciła tonem zwycięskim i dziękuję. Bezczelna. Miał ochotę odskoczyć, ale to by też kiepsko wyglądało, jakby się jej bał. A wcale się nie bał, tylko jej nie lubił. Niewiele myśląc, capnął ją mocno za cienki kark i przyciągnął blisko, tak blisko, że poczuł, jak pachnie jej skóra. Jakimiś kremami, czy wazeliną, czy innym tłuszczem Wstydu nie masz? Rzekł jej prosto w twarz przez zaciśnięte zęby i potrząsnął nią jak szczurem. Więcej nie próbuj, bo cię walnę. I odsunął ją czym prędzej na odległość ramienia, po czym wypuścił z uchwytu. Złapał za klamkę tak gwałtownie, jakby chciał ją urwać, i otworzył drzwi. Magda patrzyła za nim, zaczerwieniona, zmieszana i bez tchu. Cała ta scena jest tak okropna, że aż ciężko mi było przez nią przebrnąć. Magda oczywiście nie powinna całować Juska bez jego zgody, ale jego reakcja, biorąc pod uwagę nierównowagę sił, jest po prostu przerażająca. Capnął nią, potrząsnął jak szczurem, więc jej nie próbuj, bo cię walne. Sam język, którym jest to opisane, sprawia, że wszystko mi się przewraca w środku. Jest jeszcze jeden ważny wątek, którego wydźwięk moim zdaniem totalnie rozmija się z intencją autorki. Wątek ślubu Laury Pyziak. Przygotowania do niego trwają przez całą książkę. To bardzo ważne wydarzenie dla całej rodziny, ale oczywiście szczególnie dla Laury, która często przymierza welon przed lustrem albo zachwyca się swoją suknią ślubną. I za tę próżność musi niestety zostać przez fabułę ukarana. Najpierw cała rodzina wyśmiewa jej. Dobra, przepraszam, że to zrobię, ale nie wytrzyma mi naszej razy dwa. Sorry, Kasiu, to nie jest problem z Tobą. Zrobiłaś, dokładnie, zrobiłaś to, co chciałaś osiągnąć. Pełni to, respektuję, ale nie wytrzymam. Muszę razy dwa. do no z głowy kaptur i obróciła się, by wszyscy mogli ją podziwiać. Włosy, zwinięte precyzyjnie w liczne fale i spirale, piętrzyły się wokół jej grubą usminkowaną twarzy, niczym rokokowa peruka. Oblubienica wyglądała obecnie jak bardzo dojrzała prima donna obsadzona w roli madam pompadour. No co wy na to Ale Arleta kopiec dała z siebie wszystko. Na dodatek w ostatniej chwili, w wyniku zabawnego nieporozumienia, przepada suknia ślubna Laury. ale kiedy ta historycznie płacze, zamknięta w łazience, reszta rodziny wpada na genialne rozwiązanie. Chodź no tu Zakazał rękawy pociągnął ją do umywalki nachylił laury, jej twarz najpierw i ciepłą wodą, potem zimną, obficie, szerokimi ruchami, aż spinki, i szpilki, a wtedy ciężkie włosy spłynęły, łoże prowionych do pasa. A, że z Adam złapał uszczotkę i zaczął roztrzymywać splecaną pasma tak energicznie, że aż z nich trzaskały iskry. Gdzie Laura z klubu, patrząc na cięstwej urody, lubiła włosy zabladać lub zakwijać w skronie. Dogadywał przy tym, przeskając śmiechem tak zraźliwym, że w końcu ją zaczęła ich choćtać. Wtedy Józef już wiedział, że wszystko będzie dobrze i sam się z ulgą uśmiechnął. Ten Adam, to był gość. Proszę. Znikwił ten fryzjerski kicz, zaplutuł u ciebie włosy w gładki warkocz, a na głowę nacali z pleciony na poczekaniu gruby, równy wymiany z białych róż, poprzeczany chłodnikowinnym, że kamień bez noci. Wyglądała super. Wyglądała dokładnie tak, jak powinna wyglądać panna młoda. Łagodnie bardzo ładnie skrojony i elegancki, leżał na pannie młodej całkiem nieźle, choć żakiet był troszkę za luźny. Spódnica lekko obwisała i sięgała Laura prawie do kostek. Całość jednak zdaniem Magdaleny wyglądała niespodziewanie dobrze i stylowo w zestawieniu z warkoczem i grubym z różną nasuniętym nisko. Nie ma na plusi. I to jest przedstawione jako najszczęśliwsze z możliwych zakończeń. Po co oh. komu wymarzona suknia, makijaż, wyjątkowa fryzura, Stęczy mydło, woda, wianek i stary niedopasowany kostium od babci. Skromnie i szlachetnie, jak przystało pani młodej. Przecież to jest ukropnie Nie wierzę, że robić, nam to sprzedać jako wzruszającą anegdotę. To rytualne upokornienie Laury to tylko jeden z symptomów oh. konserwatywnego skrętu w u całej rodziny Borejków widać ostry i postępujący. Głowa mnie od tego boli, ja nie przesadzam, ja nie żartuję. Słowo, głowa mnie od tego boli. Syndrom oblężonej twierdzy. Tak, monet wróć, dosłownie. Przepraszam, przepraszam, że. Nie jest tak źle, tak? I to. Skarb, tak? Skarb mi się kojarzy. Z Golumem. Moi drodzy, porównanie tych dwóch książek tak porównanie Goluma i Smigola. I akurat ta wypada na plus. Wszystko poza murami ich zagraconego mieszkanka w kamienicy staje się nagle prymitywne, wrogie i obce. Cała kultura, poza literackimi dziełami klasyków i poezją śpiewaną, jest wulgarna i głupia. O wszystkim, co nie pasuje do ich inteligenckiego stylu życia, Borejkowie wypowiadają się z wyczuwalną pogardą. Posłuchajcie na przykład, jak chwalą się tym, że wyrzucili telewizor. Nie ma telewizora, odkrył Pyziak, a zawsze był, w kuchni. Teraz jest na śmietniku, wyjaśnił dziadek. Wyrzuciliśmy ostatecznie tę idiotyczną tubę. Nie lubimy, jak się nam robi kisielek z mózgu. A gdyby nam jakoś nieodparcie zależało na informacjach, zawsze możemy sobie zajrzeć do kongresu futurologicznego Lema albo do Huxleya, dorzuciła babcia, a dziadek dał jej bezgłośne brawko. Bezgłośne brawko. Nie mogę się doczekać sceny, w której Borejkowie dowiedzą się o restrykcjach covidowych, czytając Kongres Futurologiczny Lema. Symbolem współczesnego zewnętrznego świata stojącego w opozycji do Borejków jest postać Janusza Pyziaka, byłego męża Gabrieli, jako wyklęty zięć niszczyci... By the way, Huxley pisał prostym językiem. Niech to mówi samo za siebie, patrząc na to, jaki status... Ma nowy wspaniały świat po tylu latach. Ciele rodziny reprezentuje wszystko, co najgorsze w społeczeństwie. No jakże tam, Juliuszu, coś mi mówi, że znów będziemy mieli kryzys. Czuję to w kościach. Nie, nie, ja już nie piję od dwóch lat, odrzekł pospiesznie Janusz Pyziak, a dziadek umilkł, jakby go zatkało. Babcia natomiast się zawstydziła. Zapanowała niezręczna cisza, którą pan Borejko przerwał dopiero wtedy, gdy po dłuższej chwili namysłu udało mu się przełamać konsternację. Bene powiedział, gratuluję! Mam duże nadciśnienie, dodał wyjaśniająco Pysiak. Jednakże nie pytałbym tak obcesowo o twoje sprawy, Juliuszu, źle mnie zrozumiałeś. Miałem na myśli kryzys ekonomiczny. Tak, rzucił gość i łypnął złym okiem, podczas gdy krew uderzała mu do twarzy. A ja myślałem, że to był przytyk. Przytyk! Bo wy tak lubicie robić przytyki, mówił tonem wzmacniający się... Tak, lem jest, lem jest napisany tak samo, prostszym językiem niż to. A nawet nie śmiałbym porównywać tych rzeczy do siebie. ...agresji, czekając najwyraźniej na rozwinięcie się rozmowy w spór. Tak się lubicie ciągle wywyższać, a każdy, kto jest słaby lub grzeszny, zasługuje oczywiście tylko i wyłącznie na waszą pogardę. Przez chwilę panowało milczenie. Gabriela spojrzała z wyrzutem na swego byłego męża, lecz on hardo unikał jej wzroku. Nie każdy bynajmniej. Zaczął dziadek wreszcie, marszcząc brwi, a babcia mu przerwała stanowczo i z mocą. Nikim nie pogardzamy Januszu. Z zasady. Nikim. Wiedz o tym. Niektórzy ludzie jednak, nie wytrzymał dziadek, pogardzają sami sobą i dokonują mimowolnie tego, co w psychologii nazywa się przeniesieniem. Nikim nie pogardzają podobno, Janusz po prostu przenosi na nich swoje kompleksy, a dziadek Ignacy ciągle myli jego imię, oczywiście zupełnie bez pogardy. Nie przeszkadza ci chyba Juliuszu, że mnożę sobie synonimy, zapytał z morderczą uprzejmością. Ja mam na imię Janusz, przypomniał mu gość. O, pardon, zapomniałem. Do dręczenia pyziaka dołącza się też y, oczywiście łusiobot. Ach! Przerwała mu łusia uradowana klaszcząc w dłonie. Ach, 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 mam piękną ciekawostkę dla naszego pana polo, dla dama. Zapiszę sobie w notesiku, że spotkałam człowieka, który nadużywa zajęka ja. Adam prosi zawsze, żeby nie nadużywać, bo język polski radzi sobie z tym problemem. Czasownik sam potrafi wskazać na osobę. Proszę, 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 niech pan mówi dalej. Nigdy nie widziałam, że ktoś aż tak nadużywał. Nie, nie, rzekł pozyg pośpiesznie. – ja już nie, o, o znowu. Radośnie krzyknęła Łusia, wybuchając serdecznym śmiechem. To jest przykład kogoś wykluczonego z breaków, kto ich zawiódł i rozczarował. A jeżeli chodzi o osoby kompletnie obce... Gdzie? Ha! Ta krata na tę bluzeczkę to był dobry pomysł. Ale buty... Ja tutaj Ej, jestem... dobra. Z pretensjami. Siema Dominik. Co ty robisz? Czemu zbejtowałam cię do obejrzenia Rodziny Monet i z zaskoczenia zrzuciłam najgorszą książką, jaką w życiu widziałeś? Ja... Yeah. That's what I do. A, sorry, muszę głosować. Fajne, 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 fajne. Jak jesteś w stanie zrobić drugiemu człowiekowi coś takiego, przywitać się z nim nonszalancko i oceniać outfity w jakiejś Uuu, grze miasta, o lalkach, mając plus, przy tym zero jest, ludzkich jest, emocji? Ty wiesz, co ja właśnie słyszałem? Niewiele jest scen, w których ktoś z borejków wychodzi z domu i nie napotyka się przy okazji na bandę agresywnych, skorych do bójki yy, dresiarzy, którzy natychmiast się na niego rzucają. I od razu wpadła w grupę półprzytomnych, agresywnych wyrostków. Bili się. Została popchnięta na ścianę tak mocno, że aż dźwięcznie upnęła głową w te marmury, a od uderzenia na dłuższą chwilę straciła dech. Ale to nie znaczy, że ktokolwiek ją zaatakował. Po prostu usunęli człowieka z drogi, jak zawadzający przedmiot. Byli wściekli, szczelnie zamknięci w swoim świecie i tak obcy, jak stworzenia z innej planety. W tym momencie ignać w stracił równowagę i przewrócił się jak długi, ponieważ ktoś z bliźnich podłożył mu nogę. Wanu czołem a kamienną posadzkę. Zabolało. A kiedy oprzytomniał, po chwilowym wstrząsie ujrzał, że stoi przed nim brudny, zmięty typ w czarnej kłódce, typ o nieprzytomnym wzroku i wymalowanych na twarzy złych zamiarach, a za nim inni. Co mu robicie? No, co mu robicie? To musi być straszne. Tak myśleć o świecie. I tak go opisywać. Jak jakiś postapokaliptyczny świat, który pogrążył się w chaosie. E, zapewne przez porzucenie odpowiednich wartości. Jakby przed się na siebie nawzajem powstrzymywało nas tylko recytowanie Mickiewicza do kolacji. Trochę mi w tym że zjada, przypomina polską fantastykę i wymysły Piłpiuka czy Ziemkiewicza. Komicznie wypadają przy tym fragmenty, w których od Borejków ma być spokój, ciepło i miłość. Na przykład, kiedy dziadek Ignacy z babcią Milą przytulają się oglądając fajerwerki i mówią tak. Ja cały czas myślę, że ona skończy i jak wróci do tej myśli, że o widzicie, rodzina moment nie jest... Nie, ona do ostatniej minuty się znęca. Zostawimy po sobie to i owo. Gromadkę dobrych ludzi. Ja już naprawdę rozumiem. Udało co się do chodzi. Dobrych <laughs> ludzi. Oni rzucają w siebie słoikami i potrząsają sobą jak szczury. Podsumujmy. Obie książki, Rodzina Monet, Skarb oraz Jerzycjada Magdusia, mówią nam wprost: rodzina jest najwyższą wartością. Przy czym prezentują nam obraz rodziny jako patologicznej, dysfunkcyjnej sekty. Tyle, że Rodziny Monet raczej nie poleci Wam bibliotekarka w podstawówce, mówiąc, że to wartościowa i rozwijająca lektura. Marczak też bije robić na głowę pod względem podejścia do zaburzeń odżywiania. A w ostatecznym rozrachunku, czytając Skarb, po prostu nie byłam nawet w połowie tak wkurwiona, jak w trakcie czytania Magdusi. Dobrze, że tę drugą miałam tylko w formie elektronicznej na kąpie, bo... Inaczej rzucałabym tą książką po ścianach za każdym razem, kiedy musiałam przeczytać jakąś wypowiedź Idy. Więc jeżeli macie jakieś fizyczne kopie. Kawizu, nie masz psychy zrobić godzinnej recenzji rodziny Monet takim językiem? Nie, nie mam. ...Magdusi, dusi, to wiecie co z nią zrobić. Potrząsnąć jak szczurem. Zostałem zbejtowany w najgorszy możliwy sposób, Pani Kasio Babis. Wierzyłem od samego początku, że dasz krótki fragment. Po, jakby udowodniłaś to już w pierwszym przytoczonym. Dobrze, widzowie. Zapomnijmy, że to miało miejsce. Rozumiem. Jakby wziąłem sobie do serca ten przekaz. Dziękuję za to. Słuchajcie, dzi bardziej niż Credence. Dużo bardziej. Szczerze? Dużo bardziej. Ciekawostka. Dzisiejszy dzień, moi drodzy, zakończyliśmy, bo śmialiście się, że na streamie nie będzie wbitych 100 tysięcy subów. No to co? Łysą wam. Bank, bęk. Mała ciekawostka, jak się wchodzi na tą kartę, to YouTube robi efekt fajerwerek. Nigdy tego nie widziałem, więc robi to z okazji 100 tysięcy subów. Pewnie na milion też robi. Bank. Mówię wam, jak ja matematycznie wyliczę, że danego dnia padnie dana liczba, to padnie. Tak, nabrało 200%, zgadzam się. Słuchajcie, dziękuję wam pięknie. Cieszę się, że mogłem świętować tak wyjątkową okazję z Wami, cudownymi słuchaczami. Jest mi naprawdę bardzo miło. Dziękuję Wam za, za to, że tak licznie jesteście na tym kanale. No i co mogę powiedzieć, patrząc na to, że zaczynaliśmy stream mając 99 800, a kończymy go mając 100 297 w tym momencie, to no co, no lecimy po milion. Bajo!